I to właśnie ta pora, abyście wy, kibice, niezależnie od tego, czy Giant, czy Davis, zaznaczyli swoją obecność tutaj. To właśnie ta pora, żebyście rozpalili ich serca, ich ducha. To pora, żeby was usłyszeli, żeby wiedzieli, że jesteście tu dla nich. To pora zrobić go! W trakcie tego meczu będzie bardzo głośno, a ja jeszcze mam dla was jedną informację. Informację o tym, że to już jubileuszowe 10. derby. 10. derby Wrocławia, 10. mecz pomiędzy ekipami Devils. No teraz Giants, wcześniej The Crew. No i właśnie drużyna Giants jako spadkobierca The Crew ma nieco lepszy bilans w tych pierwszych 9 meczach. 6 zwycięstw, 3 porażki. Jak na razie, no oczywiście drużyny Giants, która dzisiaj jest gospodarzem tego meczu, już za momencik wyjdą na plac gry zawodnicy jednej, drugiej drużyny, ale zanim nastąpi, przywitajmy wielkimi brawami zespoły Cheerleaders. Jest dziewczyn dzisiaj sporo i to właśnie one będą zachwycać nas swoimi układami tanecznymi podczas tego spotkania. Masz coś do dodania, Damian? Nie mam nic przed wami, Cheerleaderki, a wy zróbcie ho!
kolejny układ. Jeszcze raz przywitajmy i podziękujmy brawami zespołowi Cheerleaders! Thank you.
Francji. Już za moment na murawie Stadionu Olimpijskiego pojawią się zawodnicy jednej i drugiej drużyny. Już teraz oddaję głos Damianowi, bo za momencik pora na gigantów. Proszę Pani, pierwsza z dwóch dzisiejszych drużyn. Za chwilę będziemy obserwowali wyjście, będą wyjeżdżać z prawej strony. Już minuty nas dzielą od ich wyjścia. Przed Wami Giants Wrocław! Jestem
Wrocławia, wielkie jubileuszowe 10. derby, a mamy poza tym również statuetkę MVP dla najlepszego zawodnika wygranej drużyny. Zobaczymy, któremu znaczy przypadnie w udziale ta nagroda. Te dwie nagrody oczywiście ufundowane przez patrona tego meczu, pana marszałka województwa dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca. Zanim wejdą giganci, jeszcze dwa słowa na temat sponsorów i partnerów drużyny Giants Wrocław. Sponsor główny firma Mitutoyo, a partnerami są Wings Media, 2M Media Group, Roasted Chicken, Road Restaurant, Physiometod, Skwiot, Biur, Badison, Backstage TV, Młodzieżowe Centrum Sportu, Winners, Aquapark Wrocław oraz Frankies. To są partnerzy i sponsorzy drużyny Giants Wrocław. I za momencik, już za chwileczkę zobaczymy ekipę gigantów, która w tym sezonie doznała tylko jednej porażki. 6 meczów zwycięskich. Jedna porażka wyjazdowa z drużyną Seahawks Gdynia. To jest jedyny zespół, który w tym roku musimy jeszcze pokonać. No może będzie ku temu okazja na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie odbędzie się tegoroczny wielki superfinał, 8. superfinał Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Ten mecz 14 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Już dzisiaj wszystkich Państwa na ten mecz zapraszam. Oczywiście mamy wielką nadzieję na to, że wystąpią w nim zawodnicy Giants Wrocław, a kto wie, być może będziemy mieli po raz kolejny wrocławski finał, tak jak to miało miejsce w sezonie 2010, kiedy mistrzostwo ligi przypadło ekipie Denis Wrocław, lub też w roku 2011, kiedy swój ostatni, jak do tej pory, tytuł i ostatni w historii drużyny zdobyła ekipa The Crew Wrocław. No a od tego czasu później, od sezonu 2012, mieliśmy zamiast The Crew Giants, którzy za momencik pojawią się na murawie. Już widzę, że są prawie że przygotowani zawodnicy gigantów. On musi być tutaj głośno na Stadionie Olimpijskim. Widzę, że również powoli wypełniają się trybuny. I o to właśnie chodzi. To jest wielkie wrocławskie święto futbolu amerykańskiego. Ale ważny mecz nie tylko dla Wrocławia, ale dla całej futbolowej Polski. Prawdziwy szlagier, na który czekamy. No i to właśnie oni nadchodzą. Giants Wrocław! Przywitajmy ich wielkimi brawami! Denis Wrocław, oni wystąpią w następującym składzie. Z numerem pierwszym Clifford Perryman, z dwójką Xavier Blaine, trójka Cedric Price, z
numerem 4 Krzysztof Mistrzustka, Mateusz Jarenkowski, 12 Karol Pelechaty, 13 Kamil Żółtaniecki, 14 Grzegorz Mazur, 18 Igor Mazur, 20 Karol Mogielnicki, 22 Wojciech Merunowicz, 23 Łukasz Lary, 24 Adam Jagiełło, 25 Adam Lary, 26 Przemysław Cudak, z numerem 27 Austin Smith, 28 Stefan Bochyński. To właśnie oni już tu są, Kamil z Wrocław. Przywitajmy brawami drużyny gości w dzisiejszym meczu. A jak będzie czytanie składu, 31 Tomasz Markiewicz, 32 Michał Luszycki, 33 Filip Borowski, 37 Arkadiusz Soberski, 38 Kamil Gamski, 40 Łukasz Półtorak, 42 Piotr Wanias, 50 Szymon Adamczyk, 51 Maciej Kiszty, 55 Dawid Kubicki, z numerem 56 Daniel Kogut, 58 Arkadiusz Kanicki, 61 Kamil Kasica, 62 Tomasz Reliszka, 64 Paweł Dobek, 65 Adrian Grzesiak, 69 Mateusz Wołoszyn, 72 Michał Nowak, 75 Tomasz Staczyński, 53 Karol Bocheński, 78 Janusz Kalski, 83 Piotr Wis, 86 Łukasz Szelągiewicz, 87 Dawid Tarczyński, 94 Sebastian Jarosławski i z numerem 98 Jerzy Drzyzga, trenerami drużyny Devils Walka, a także Richard Wade. Przywitajmy drużynę gości w dzisiejszym meczu Devils Wrocław! Zanim nastąpi losowanie, przedstawię Państwu szóstkę sędziów, którzy poprowadzą ten mecz. I tak sędzia główny to Maciej Brick, a pomagać mu będą Adam Orzeł, Michał Grzesiak, Piotr Moździerz, Mikołaj Burzec i Jacek Mucha. Już mamy kapitanów wchodzących na środek boiska, a ja oddaję głos arbitrowi głównemu w dzisiejszym meczu przed Państwem, Maciej Brick. Kapitanowie, podajcie sobie ręce. Devils dzisiaj wyjedzie się w różności, gdzie w stronę monety. Orzeł czy reszta? Wyborem jest też. Drużyna Giants wygrała rzut monetą i przenosiła swoje opcje na drugą połowę. Devils odbierają. Już wszystko jasne. Ekipa gości w dzisiejszym meczu, więc Devils to oni będą jako pierwsi odbierać piłkę, którą wykopnie drużyna Giants Wrocław. Przypomnijmy, od trzech spotkań Devilsi nie zwyciężają w derbach Wrocławia. Od trzech meczów zawsze lepsze. Najpierw The Crew, a później ekipa Giants Wrocław. Jak będzie dzisiaj? Czy zdołają przerwać tą złą passę zawodnicy Devils, czy też podtrzymają swoją zwycięską drogę gracze Giants? Ten mecz ma jeszcze dodatkowy smaczek, dlatego że zwycięzca prawie na pewno zapewni sobie pierwsze miejsce w grupie południowej Top Ligi, a co za tym idzie, prawo do rozgrywania meczu półfinałowego na własnym domowym stadionie. No to oczywiście duży handicap, no i jedna i druga drużyna zapewne zrobi wszystko, aby wywalczyć to zwycięstwo. Jeszcze druga ciekawostka, 27-18 w pierwszym meczu, a więc 9 punktów, tyle przewagi mają zawodnicy Giants. Oni nawet gdyby dzisiaj przegrali, to właśnie te 9 punktów przewagi to jest różnica, której nie mogą stracić. To takie matematyczne wyliczenia. Koniec tego, zaczynamy mecz Giants kontra Bills. Jest pierwsza akcja powrotna w dzisiejszym meczu. Saber Glenn z piłką. I jak wiele jardów uda mu się pokonać. Wciąż na nogach Saber Glenn. To jest znakomita akcja powrotna. I to jest touchdown. Już pierwszy raz w meczu. Saber Glenn. Devils Wrocław prowadzą 6-0. Cóż za bombowy otwarcie na Devils.
skutkać temu, nie będziemy mieli teraz możliwość dodania dodatkowego, bonusowego punktu. Będzie kopał na bramkę Giants Karol Pełechaty, grający z numerem 12. I po tym przyłożeniu bombowym od razu w pierwszej akcji Xaviera Glenna mają szansę na 7 punkty. Devils Wrocław. Zobaczmy to kopnięcie. Jest zablokowane! Jeszcze jest szansa powrócić z tą piłką. Jest piłką chyba Diantej Baku. Czy będzie dodatkowy punkcik, ale dla Giants? No zobaczmy, bardzo ciekawa sytuacja. Tak jest! Będzie punkt dla Giants! No niesamowity początek tego meczu. To się aż chce oglądać. Takie mecze naprawdę no, niemożliwe. Co się dzieje? Co się dzieje? Moment wyjaśnienia. 2 punkty przyznajemy na konto Giants Wrocław. 2 punkty, a więc rezultat 6-2. To się bardzo rzadko zdarza, aby zablokowane kopnięcie zostało powrócone w drugą stronę. No, a taka akcja jest warta 2 punkty, a więc w dzisiejszym nie stracić bonusowego kopnięcia. Na konto właśnie Giants Wrocław i w ten oto sposób zostajemy z wynikiem 6-2 po tym bombowym początku dzisiejszych 10 debiutów Wrocław. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśnione. Możemy rozpoczynać kolejną akcję powrotną dla Giants Wrocław. Kopie Krzysztof Wis. No i to jest tak zwany squib, kopnięcie, piłkę łapie. I wciąż bieg Kamil Ruda, dopiero teraz na 4 zatrzymany przez Clifforda Perrymana. Będziemy mieli za momencik pierwszą próbę i w ofensywie jest drużyna Giants Wrocław. A więc kibicom, tym, którzy już nie pierwszy raz są na meczu, nie muszę tłumaczyć, co krzyczymy. Defense Devils i offense Giants Wrocław. A my jak na każde spotkanie mamy dla was przygotowane gadżety, mamy dla was tego 60 kilo piór, mamy zaproszenie na Playmore Festival, mamy karnety do Grove Chicken oraz mamy piłkę fundowane przez Giants Media Group. Szczególnie się akcja podaniowa, piłkę łapie Mark Filmor. No i teraz jest powalony na murawę przez Austina Smitha, grającego z numer 27 w barwach Devils. To podanie skuteczne mniej więcej na 4 yardy, a więc pierwsza piłka w dzisiejszym meczu złapana przez Marka Filmora. Wielkie brawa, Mark Filmor! A podawał oczywiście Bartosz Dziedzic, młody rozgrywający Giants z numerem 15 na koszulce. Mamy drugą próbę, piłka na 44 jardzie. I jeszcze jedno podanie, jeszcze raz Mark Filmor, tym razem jest pierwsza próba. Wielkie brawa Mark Filmor! Więc udało się zaliczyć pierwszy first down w dzisiejszym meczu z zawodnikom Giants Wrocław. I marsz w stronę pola punktowego Devils. 4-punktowa strata już wkrótce może zostać zniwelowana. Miejmy taką nadzieję, pierwsza próba dla Giants na 42 jardzie. A wy na trybunę bądźcie głośno, my z Milem was tutaj obserwujemy. Będziemy w czasie meczu chodzili i rozdawali nagrody dla najbardziej szarliwych kibiców. Mamy żółtą flagę na boisku. Piłka jest złapana przez Mateusza Krzędzińskiego, ale to będzie kara. No posłuchajmy sędziego głównego, przeciwko komu to przewinienie, która z drużyn zostanie jako pierwsza w dzisiejszym meczu karana stratą kilku jardów.
Już za moment informacja od arbitra. Nielegalna formacja drużyny ataku. 5 zawodników cofniętych. Ale jest 5 jardów, powtórzenie pierwszej zguby. 5 jardów kary przeciwko będącym ofensywnie zawodnikom Giants Wrocław, a więc... Dalekie podanie i czy to będzie touchdown? Piłka jest niesłapana, jest jednak złapana, ale mamy i tak żółtą flagę na murawie i to najprawdopodobniej będzie defensive pass interference, nielegalne przytrzymywanie zawodnika ofensywy. Kara będzie, tak to wyglądało przynajmniej z boku, przeciwko drużynie Devils, ale posłuchajmy arbitra. Niedozwolony kontakt przy podaniu, zawodnik obrony numer 25. Karą jest 15 yardów, automatyczna pierwsza próba. Tyle dzieli Giants do pola punktowego. Pierwsza próba, 10 yardów przed nimi. 15 yardów karę, tyle zdobyli graci. Teraz oczywiście jesteśmy o wiele bliżej pola punktowego. I zobaczmy kolejną akcję. Jest pierwsza w dzisiejszym meczu akcja biegowa. Jamal Salters bardzo blisko pierwszej próby. Zaraz zobaczymy, czy zaliczył tą pierwszą próbę, czy też mniej więcej 9 yardów, tyle udało się przebiec. Tak jest, będzie próba numer 2, mniej więcej na 24 yardzie. Ale podziękujmy brawami za ten bieg. Jamal Salters! Druga próba i już jesteśmy bardzo blisko Red Zone. Kolejne podanie i to jest touchdown! Tomasz Dziedzic! I rezultat 8-6 dla Giants Wrocław. To już jest pierwszy raz obserwowaliśmy duet braci bliźniaków. Znakomite podanie Bartosz Dziedzic do brata, do Tomasza Dziedzica. I mniej więcej 24 yardy, tyle miało to podanie. Z tylu yardów skutecznie znalazł swojego brata Bartosz Dziedzic. I w ten oto sposób mamy rezultat 8-6. No i tym razem zakończona akcja, również zablokowany kopnięciem. Podobnie jak to miało miejsce przy okazji pierwszego kopnięcia, teraz jeszcze raz żółta flaga. No dużo nerwów tutaj wśród jednych i drugich zawodników, jednej i drugiej drużyny. No, trzeba tutaj bardzo szybko nad tymi nerwami zapanować. Zobaczmy, za co ta kara. No ale tutaj chyba trochę zbyt dużo agresji było po zakończeniu akcji. Przewinienie osobiste. Zawodnik 26 drużyny Devils. Kara zostanie odmierzona na kickoffie. Podwyższenie jest nieudane. Tak jak widzieliśmy, podwyższenie, akcja bonusowa nieudana, a więc zostajemy z wynikiem 8-6. No i drodzy Państwo, prowadzą Giants Wrocław 8-6. Jeszcze raz, kto dziś wygra mecz? Kto? Kto?
przed nami kolejny dzisiejszy meczu kick-off. Widzimy ta kara po zakończeniu akcji odmierzona przy okazji ustawienia piłki na kick-off. No i teraz nieco mniejszy dystans ma ta piłka do pokonania. Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Tutaj Kamil Ruta jednak decyduje się na lekkie kopnięcie i to jest touchback. Piłka wypada poza linię końcową z 20 yarda. Grać będą Devils Wrocław. To właśnie Devils będą teraz w ataku. Z tego miejsca będą grali Devils. No i zaraz zobaczymy, jak w ataku spisują się zawodnicy wrocławskich Diabłów. No i przede wszystkim, jak w defensywie radzi z nimi sobie ekipa Gigantów. Pierwsza próba, 20 yard. Kolejny save blend, to właśnie on pokonał mniej więcej 2 yardy i został bardzo szybko powalony na murawę przez zawodników Giants. Druga próba już na momencik, a na trybunach ma być głośno. Przypomnę, ofensywa Devils, a także defense Giants na boisku. I jeszcze raz Xavier Glenn, tym razem dużo lepszy bieg i jest bardzo blisko pierwszej próby, a więc stawiają na akcję biegowe na początku tego pierwszego drive'u zawodnicy Devils Wrocław. I to jest pierwsza próba nawet, a więc na brawa zasłużył Xavier Glenn. I jeszcze raz ten sam zawodnik, ale tym razem zatrzymany bardzo, bardzo szybko po ledwie 2 yardach. Pierwsze nagrody ufundowane były przez dwa media grup, która jest również odpowiedzialna za opiekę filmową Giants Wrocław. I tym razem tutaj ciekawa zmiana na pozycji running backa. No i widzieliśmy wypchnięty poza linię boczną Austin Smith, zawodnik grający z numerem 27. To znów jest kilka yardów do przodu, piłka jest ustawiona na yardzie 35. No i grają trzecią próbę Devils. Trzecią próbę, mniej więcej 4 yardy pozostało im do przejścia. No i zobaczmy, co pokażą tym razem Devils. Bardzo ciekawe ustawienie w ofensywie. Wszyscy zawodnicy po jednej stronie. Bardzo zły snap i jest podanie. No i zobaczmy, bardzo blisko interception. Był grający z numerem 80 Łukasz Sutkowski, ale nie udało się złapać tej piłki. Nieudana trzecia próba, a więc przed nami próba numer 4 i pierwszy w dzisiejszym meczu punt. I pierwsze nagrody, nagrody idą tam, gdzie jest najgłośniej. Zróbcie to! Krzysztof Wis, to właśnie on odkopuje piłkę, a łapie ją Jamal Salters. Jak dobry będzie to powrót! Jamal Salters zatrzymany w okolicy 40 yarda. Właśnie z tego miejsca będą grali Giants swoją pierwszą próbę. Przypomnę, rezultat 8-6. No i w ataku znów Giants Wrocław! Ale z tej strony też będziemy rozdawać nagrody. Dewiści, zróbcie hałas! Przechwycenie tej piłki już praktycznie była w jego rękach, ale wypuścił w ostatnim momencie. O dużym szczęściu mogą mówić giganci. Uniknęli straty w tej sytuacji. No i druga
próba, bo na kompletnym podaniu wciąż na 40 jardzie Giants. Jeszcze jedno podanie. Bart Wilmot znakomicie to zrobił. Świetny stiparm. Tutaj w ten sposób udało mu się odepchnąć troszeczkę Austina Smitha i zaliczyć mniej więcej 7 jardów. To właśnie Mark Wilmot, autorem tej poprzedniej niezłej akcji. Piłka na jardzie 47. Właśnie z tego miejsca trzecią próbę grają Giants. Teraz podanie, razem piłkę łapie grający z numerem 88 Paweł Wojnarowicz i to jest pierwsza próba dla Giants. Lecimy dalej, giganci już na połowie Devils, a więc coraz bardziej zbliżają się do pola punktowego wrocławskich Diabłów. No jak na razie 8-6 to jest bardzo mała przewaga. Gigantów zapewne zrobią wszystko, aby jak najszybciej ją powiększyć. I tutaj piłka w rękach Jamala Shaltersa. Bardzo szybko zatrzymany running back gospodarzy. Tam popisał się dobrą akcją m.in. Alex Soberski, grający z numerem 37. Ten zawodnik na co dzień prowadzi również swojego futbolowego bloga. Gorąco zachęcam do sprawdzenia go na YouTube. Zresztą podobnie jak bloga Pawsa, zawodnika Gigantu Wrocław. Te dwa blogi z całą pewnością bardzo interesujące dla wszystkich fanów futbolu amerykańskiego w Polsce. A tym razem jeszcze jedno podanie zbyt mocno podawał tą piłkę Bartosz Dziedzic i będziemy mieli trzecią próbę, piłka w okolicy środka boiska. No trudna sytuacja przed Giants, zobaczymy czy uda im się zaliczyć kolejny first down. A nie może być tak, że my jesteśmy cicho. Kto wygra mecz? Kto? Kto, kto, kto? Kolejne dalekie podanie i niestety ta piłka nie złapana. Miał szansę Tomasz Dziedzic, autor pierwszego przymożenia w dzisiejszym meczu, ale nic z tych rzeczy, czwarta próba i tym razem pad za Giants. Odkopuje piłkę zawodnik Giants i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli touchback. A 20 jarda zaczął Devils. Tak jest, bardzo dobrze spisała się formacja defensywna. Devils nie dopuściła do zdobycia kolejnych punktów przez gigantów. No i teraz mamy na boisku z powrotem ofensywę. To jest oczywiście giganci w obronie, giganci w defensywie. I to właśnie defense powinni wspierać kibice Giants Wrocław. Cedric Harris podaje do Xaviera Glenna, a
Saber Bell zatrzymany bardzo szybko. A jak razie między sobą grają amerykańscy gracze w drużynie Devils Wrocław. W poprzednich meczach wyglądało to troszkę inaczej. Znakomite spotkania zaliczali najpierw Grzegorz Mazur, później Dawid Tarczyński. W tym meczu jak na razie tylko głównie amerykańscy zawodnicy w akcji podczas ofensywy Devils. Podobnie jak teraz Cedric Harris, solowy bieg rozgrywającego gości. I to jest pierwsza próba dla Devils Wrocław. Pierwsza próba, piłka na 30 jardzie. Grają kolejną akcję wrocławskie Diabły, a w defensywie Giants. Będziemy chyba mieli pierwszy timeout w dzisiejszym meczu. Przerwa na żądanie dla drużyny Devils. Jest to ich pierwsza przerwa w tej połowie. A ja przypominam, że mamy dzisiaj dla was nagrody i pomniki. Jak już mówiłem wcześniej, mamy wejść śrubki do piór. Mamy zaproszenie na Playmore Festival. Mamy garniaty do Brokers Chicken. Oraz mamy płyty budowane przez Wale Media Group, która jest odpowiedzialna za opiekę filmową w Wrocław. To wszystko będziemy rozdawali w czasie meczu płyty. Będę rozdał dla najbardziej żarliwych kibiców, których w czasie meczu będziemy ukazywać za chwilę. Także warto, warto dopingować swoją drużynę. A ja pytam jeszcze raz, bo jest za cicho, kto wygra mecz? Pierwsza próba dla Devils Wrocław. No i lecą z kolejną akcją wrocławskie Diabły. Zobaczymy, czy będą dalej zmierzać w stronę pola punktowego gospodarzy. Saber Blair z piłką znakomicie wyminął dwóch obrońców, ale pozostali już zatrzymali go bez większych kłopotów. No i mamy kolejną drugą próbę, bardzo mało jardów w tej sytuacji zdobyli Devils. Praktycznie zatrzymali na linii wznowienia akcji. No i oczywiście druga próba, mniej więcej 9 jardów, tyle mają do przejścia w tej sytuacji gracze gości. No i widzimy, piłka już ustawiona, zaczynamy kolejną akcję. Piłką raz jeszcze Cedric Harris. No i to jest bardzo blisko pierwszej próby. Zatrzymany teraz, tackle zaliczył nie kto inny, Kamil Ruta! Wielkie brawa! Jednak wypchnięty Cedric Harris poza linię boczną nieco wcześniej. Tutaj ledwie, a jednak przesunięty troszeczkę ten wskaźnik z numerem próby, mniej więcej na 39 jardzie. Dwa, może trzy jardy dzielą Devils od pierwszej próby. Saber Bell z piłką i to jest na pewno pierwsza próba. Bardzo dobrze Saber Bell! Dopiero teraz zatrzymany Saber Bell sytuację uratował. Piotr Nawrot, wielkie brawa dla niego. Bliżej pola punktowego są Devils. No i grają kolejną akcję. Zatrzymany Cedric Harris. Zanim pozbierają się do kolejnej akcji zawodnicy Devils, szybka informacja. Jeśli chcecie pomóc zbudować boisko do futbolu amerykańskiego, rugby, frisbee i lacrosse, zapraszamy do głosowania na obywatelski projekt na stronie www.wrocław.pl. Tam można zalogować się i wybrać się właśnie tą opcję. A tymczasem kolejna akcja. Dawid Tarczyński zdobywa mniej więcej 3 jardy w tej sytuacji. Już wewnątrz 30 jarda są zawodnicy Devils Wrocław. No widzimy, systematycznie, konsekwentnie, powolutku zbliżają się do pola punktowego Giants. No i będziemy mieli kolejny timeout.
dla drużyny Devils. Jest to ich druga przerwa w tej połowie. O timeout poprosił Walkan, szkoleniowiec drużyny Devils Wrocław. I to jest chwilka przerwy, którą możemy wykorzystać, aby nieco szerzej powiedzieć o tym projekcie. Budżet obywatelski miasta Wrocławia, głosując, można przybliżyć nas do realizacji naszego projektu, czyli chcemy zbudować boisko do futbola amerykańskiego, wielofunkcyjne również, mogliby tam grać rugbyści, frisbee, lacrosse. No i oczywiście poprzeć ten projekt można na stronie internetowej www.wrocław.pl oraz w Urzędzie Miejskim Miasta Wrocławia. Wystarczy posiadać PESEL i głosować można każdy. Namawiajcie więc znajomych, naprawdę każdy głos jest na wagę złota. Chcemy mieć tutaj wielofunkcyjne boisko na terenie Wrocławia, na którym będzie można grać oczywiście również futbol amerykański. Serdecznie zapraszamy do poparcia tej inicjatywy, a teraz już wracamy do rywalizacji. Kibice, zróbcie hałas! Zbił go Cedric Harris. Wydawało się, że będzie zatrzymany i dopiero teraz taką zaliczył bardzo Świątek. I będzie mieli czwartą próbę. Ciekawa decyzja teraz przed zawodnikami Devils Wrocław. Czy tutaj grać, próbować zdobyć te brakujące 6 jardów do pierwszej próby, czy też oddać piłkę gigantom. Jednak grają Devils. Jeśli nie uda się zdobyć teraz pierwszej próby, to piłka będzie w rękach Giants i jest dalekie podanie. Zawodnik, który za momencik wykona jeszcze kopnięcie z pola. Chociaż nie, grają jednak za 2 punkty, grają Devils. Bardzo ciekawa sytuacja. I jeszcze jeden timeout, jeszcze jedna przerwa na żądanie, o którą prosi Walkan. Przerwa na żądanie dla drużyny Devils. Jest to trzecia i ostatnia przerwa w tej połowie. Słyszeliśmy to bardzo dokładnie, to jest trzecia, ostatnia przerwa na żądanie w tej pierwszej połowie meczu dla Devils Wrocław. A po tym touchdownie, który po podaniu Cedrica Harrisa zdobył Karol Pełechaty, mamy rezultat 12-8, prowadzą Devils Wrocław. No i oczywiście jest jeszcze szansa na tutaj skuteczne podwyższenie, czyli dołożenie jednego bądź dwóch punktów, w zależności od tego, na jaką akcję zdecydują się wrocławskie Diabły. No i wygląda na to, że będą grali za 2 punkty. No tutaj teraz znów Giants muszą popisać się w defensywie. Z piłką Clifford Perryman. No i pytanie, czy udało mu się zdobyć te 2 punkty? I jednak nie. Sędziowie pokazują, że nie, a więc zostajemy z wynikiem 12-8. Wciąż prowadzą Devils, ale tylko 4 punktami. No tutaj będą emocje do samego końca tego meczu. A przy okazji mamy jeszcze jakiś uraz jednego z zawodników Devils. Mamy nadzieję, że to nic poważnego. Jeśli dobrze widziałem, to jest z numerem 65 Adrian Grzesiak. Właśnie ten zawodnik niestety takie urazowi, ale mamy nadzieję, że będzie w stanie wrócić do rywalizacji. Tak jest, podziękujmy mu brawami za poświęcenie. Adrian Grzesiak! Mamy nadzieję, że to nic poważnego, że będzie mógł grać dalej. A już teraz w asyście kolegów z drużyny opuszcza plac gry. No i będziemy grali kolej kick-off. Piłka już za moment zostanie wykopnięta przez zawodników Devils. To oni zdobyli touchdown, a więc oni wykonują kick-off i jest szansa na odpowiedź dla drużyny Giants Wrocław. Wrocław!
wyłapie Jamal Shelters. Liczymy na bombowy powrót. Ale tutaj świetnie, świetnie w defensywie zawodnik Dewitt. Przemysław Suda. To właśnie on zaliczył taką w poprzedniej akcji. Będziemy mieli 26 jazda, pierwszą próbę dla gigantów. To Giants są teraz w ofensywie, to oni mają szansę na touchdown. A w defensie Devil z Wrocław. No i kibice wiedzą, kogo wspierać. Tak jak mówiłem, offense Giants. Panowie, zawodnik numer 1 z drużyny kopiącej. Kopnięcie zostanie położone z 5-jardową karą. Żółtą flagę mieliśmy na boisku, której nie zauważyłem. Tak czy inaczej, rezultat akcji taki, że mamy powtórkę kick-offu, a więc raz jeszcze wykonują akcję tą rozpoczynającą grę zawodnik Devils. To oni powtórzą Niko, tyle że piłka teraz chyba ustawiona nieco dalej niż wcześniej. 5-jardowa kara przeciwko drużynie Devils. Tak to wygląda z linii bocznej. No i będziemy mieli, tak jak mówiłem wcześniej, Giko, piłka za moment, znów w rękach Czaja z Wrocław. Tym razem nieco lepsza akcja półkrotna, to Mateusz Luta dotarł z piłką do 40 jarda. Wielkie brawa, Mateusz Luta! Właśnie z tego miejsca, gdzie został zatrzymany, pierwszą próbę grać będą giganci. Pierwsza próba dla Giants. Z piłką Jamal Shelters, to jest bardzo dobry bieg. Jest pierwsza próba, wielkie brawa Jamal Shelters! Więc są już na połowie gości zawodnicy Giants. Przypomnę wynik 12-8. Tutaj giganci chcą jak najszybciej wrócić na prowadzenie w dzisiejszym meczu. Pierwsza próba dalej w natarciu Giants. Jeszcze raz Jamal Shelters, zatrzymany teraz po przebiegnięciu mniej więcej 6, może 7 jardów. Będą na jardzie 40 zawodnicy Giants, a więc do pola pocztowego tych jardów coraz mniej. Czy uda się jeszcze w pierwszej kwarcie zdobyć przyłożenie? A zobaczmy kolejną akcję, grają gospodarze. Któryś raz w dzisiejszym meczu ten zawodnik bliski przejęcia piłki podawanej przez Bartosza Dziedzica. No ale widzimy, że nic z tego nie wyszło. Trzecią próbę z tego samego miejsca grają Giants. No i teraz, aby zdobyć próbę pierwszą, trzeba zaliczyć 3 jardy. No i naprawdę musi być głośno na trybunach. Wspieramy offense i defense. Yeah.
Siły zawodnicy Devils gotowi do kolejnej akcji. Giganci również za momencik będą ustawieni. No i tak jak mówiłem, trzecia próba, 40 yard, 3 yardy dzielą graczy Giants od próby pierwszej. A do końca pierwszej kwarty już naprawdę bardzo mało czasu. Kto wie, jedna, może dwie akcje i będziemy mieli zmianę strony. Rozpoczniemy drugą kwartę. A już teraz kolejna próba. I grają Giants. Jamal Charters zdobywa pierwszą próbę, o wiele więcej. Wielkie brawa, Jamal Charters. Mamy jeszcze żółtą flagę na murawie. Zobaczymy, która z drużyn w tej sytuacji będzie ukarana. No to wszystko gdzieś tam w okolicy tego wskaźnika wyznaczającego na pierwszą próbę. No i za momencik arbiter główny dzisiejszego spotkania, Maciej Brick, powie nam dokładnie, która z drużyn będzie ukarana w tej sytuacji. Co tam się wydarzyło, przeciwko której ekipie ta kara. Już za momencik posłuchamy sędziego głównego. Czyli nieosobiste, zawodnik ataku numer 5. Karol z 15 jardów z miejsca zakończenia akcji. Powtórzenie trzeciej próby. Posłyszymy, powtórka trzeciej próby pokaże przeciwko zawodnikom Giants Wrocław. No i za momencik wracamy do gry. I teraz jeszcze spójrzmy tylko, gdzie zostanie ustawiona ta piłka. Widzimy, będą mieli do przejścia nieco więcej jardów gracze Giants. Ale to, że jest ich trochę więcej, to nie znaczy, że nie da się tego zrobić. Ma być głośno na trybunach. Wspieramy ofensywę Giants oraz defense Devils Wrocław. Gotowi do kolejnej akcji. No i teraz bardzo ważny moment tej pierwszej kwarty dzisiejszego meczu. Tak jest, koniec pierwszej kwarty dzisiejszego meczu. Koniec pierwszej kwarty. Tak jak mówiłem, koniec pierwszej kwarty, pierwsze 12 minut spotkania i już za nami mamy małą zmianę stron. No i za momencik lecimy z drugą kwartą, a po tych pierwszych 12 minutach mamy wynik 12 do 8, z 4 punktami prowadzą Devils Wrocław. Jeszcze informacja o tym, o czym mówiłem już chwilkę wcześniej. Obywatelski projekt miasta Wrocławia, zbudowanie boiska do futbolu amerykańskiego, rugby, frisbee i lacrosse. To jest projekt numer 88. Właśnie na ten numerek zachęcamy Państwa, by zagłosować. Jak będziecie mieli chwilkę, wszystko da się załatwić przez Gernet. Gorąco zachęcamy, projekt numer 88 na stronie www.wrocław.pl.
Wrocław.pl możecie pomóc nam zbudować boisko do futbolu amerykańskiego we Wrocławiu. No, przyznacie, że przydałoby się nam tutaj takie. A tymczasem wracamy do gry. To jest pierwsza próba dla Giants. Akcja biegowa skuteczna na mniej więcej 5 yardów. Za momencik kolejna akcja dla Giants, kolejna szansa, by zbliżyć się jeszcze bardziej do pola punktowego Devils, no i oczywiście zaliczyć kolejny touchdown, który sprawi, że wyjdą na prowadzenie gospodarze tego meczu. 12-8, no trzeba tutaj zdobyć punkty. Jest dalekie podanie, czy to będzie touchdown? Aj, nie udało się. Nie tym razem. Zawodnik z numer 19, Patryk Matkowski, to on miał wielką szansę, no ale nie udało się zaliczyć przyłożenia w tym momencie. Będzie na to szansa już za chwilkę, bo mamy kolejną, trzecią próbę. Piłka wciąż na 28 yardzie. No i grają dalej Giants. Ale to jeszcze nie koniec tej akcji, to trzecia próba. Kto wygra mecz? Kto? Kto, kto, kto? No tak jest, Jamal Chaldet. To właśnie on, bardzo blisko pierwszej próby. Wszystko zależy od miejsca, gdzie sędziowie ustawią tą piłkę. Czy to będzie first down? Tak jest, sędziowie pokazują, że pierwsza próba, wielkie brawa! First down Giants! Coraz bliżej pola punktowego. I kto dziś wygra mecz? Kto? Pierwsza próba, tylko dwa jardy dzielą zawodników Giants od Red Zone, od tej czerwonej strefy w bezpośredniej bliskości pola punktowego. No i chyba mamy ostatni timeout w tej pierwszej połowie. Przerwa na żądanie dla drużyny Giants. Jest to ich druga przerwa w tej połowie. Nie ostatnio, ale druga przerwa na żądanie w pierwszej połowie meczu dla Giants. Już tylko jedno zatrzymanie czasu gry zostało drużynie gigantów. Ani razu nie mogą pozwolić sobie już w tej połowie na wzięcie timeoutu zawodnicy Devils. No ale oczywiście nie zmienia to faktu, że wciąż prowadzą 12-8 gracze Devils Wrocław. Jak na razie mało punktów w tym meczu. Ja przypominam sobie jedno spotkanie. Jeszcze wtedy Devils kontra The Crew w sezonie 2011. Tam mieliśmy wynik 41-34. Kto wie, może dzisiaj również tak dużo punktów i tak dużo przyłożeń zobaczymy na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Miejmy taką nadzieję, no bo pamiętamy, jak rozpoczął się ten mecz. Od razu pierwsze dwie bombowe akcje, a oby tak było dalej. No tutaj na pewno teraz touchdown dla gigantów sprawiłby, że ten mecz jeszcze bardziej nabrałby rumieńców. No i zobaczymy, czy zdołają wykorzystać swoją szansę Giants Wrocław. Do pola punktowego brakuje im już tylko 22 yardów. I z piłką Bartosz Dziedzic. Decyduje się na solowy bieg Bartosz Dziedzic i wpada w red zone. Wielkie brawa, Bartosz Dziedzic! A więc, tak jak mówiłem, metodycznie, konsekwentnie, coraz bliżej pola punktowego Devils są giganci. To może nie są jakieś big plays, wielkie zagrania, które zbliżają drużynę Giants do pola punktowego, ale jednak z akcji na akcję coraz bliżej. No i tu musi być już za chwilkę touchdown. Wszyscy kibice Giants mają na to wielką nadzieję. Jamal Chalters, jest pierwsza próba i jest touchdown! Touchdown!
zawała szczerca i w ten oto sposób znów prowadzenie wraca w ręce gigantów 14-15. No i teraz szansa na 15 punkt. Wystarczy, że skutecznie kopnie na bramkę Dawid Pajczyszy. To ten zawodnik z numerem 14. No i zobaczmy. To kopnięcie wygląda na to, że jest udane. 15-12 prowadzą Giants Wrocław! 15-12, a więc tutaj wszystko zmienia się. Kraj było bezbrzydnego na kolejny drive. Było prowadzenie przez moment w rękach Davis, a teraz z powrotem jest udrużenie Giants Wrocław, ale przewaga tylko 3-punktowa, bardzo niewielka. Giganci będą teraz musieli chronić się przed próbą odpowiedzi zawodników Davis Wrocław, którzy teraz oczywiście po tym kick-offie będą mieli piłkę w rękach. No i oczywiście, jakby mogło być inaczej, zrobią wszystko, aby tutaj jak najszybciej odrobić te 3 punkty straty. No i oczywiście wyjść na prowadzenie. Już za momencie kick-off i piłka w rękach Davis. Bardzo krótki kick-off i ciekawa akcja powrotna. Zatrzymany teraz zawodnik Davis przez Kamila Rutę. A z piłką wracał i do Mazur. No i widzimy blisko środka boiska. Właśnie z tego miejsca grać będą Devils. A więc, drodzy Państwo, na boisko wchodzi ofensywa Devils, a także defense Giants. No i ma być głośno na trybunach. Dopiero teraz popalił Cedrica Harrisa na murawę. Deontay Battle, wielkie brawa dla niego! Bardzo szybko pozbierali się do kolejnej akcji Devils. No i już teraz akcja numer 2. 6 jardów do przejścia przez Diabły. No i raz jeszcze Cedric Harris! To jest pierwsza próba! Zatrzymany na koniec tej akcji przez Łukasza Sulkowskiego. To właśnie ten gracz zatrzymał tą świetną akcję w wykonaniu Cedrica Harrisa. No i piłka na 22 jardzie. A i tutaj była szansa na przechwyt. Miał ją grający z numerem 29, Bartosz Świątek. Ale nie tym razem, będzie próba numer 2 z tego samego miejsca. Akcja zakończona jako niekompletne podanie. No i oczywiście grają dalej w ofensywie wrocławskie Diabły. Coraz bliżej pola punktowego Giants. Tutaj flagi, no i czyżby falstart? Czyżby falstart? Zaczekajmy na arbitra, ale tak to wygląda, że 5 jardów kary będzie przeciwko Devils. Falstart, zawodnik ataku numer 87. Karo jest 5 jardów, ciągle druga próba. 5 jardów przeciwko Devils Wrocław. No i lecimy z kolejną akcją. Teraz mają do przejścia Devils nie 10, ale 15 jardów. Zobaczmy na kolejną akcję. Piłkę łapie Dawid Tarczyński, który nie jest zatrzymany. Dopiero teraz wypchnięty poza linię boczną Dawid Tarczyński. No i tutaj troszkę agresji przy linii bocznej. Muszą trzymać nerwy na wodzy zawodnicy jednej i drugiej strony. No bo za takie zagrania mogą posypać się wkrótce żółte flagi. A ta kolejna trzecia próba.
trzecia próba i 15 jardów do przejścia. I mamy sanka, a nie, jednak utrzymał się na nogę Cedric Harris. No ten zawodnik robi naprawdę świetną robotę w tym meczu. Zalicza 15 jardów, dochodzi do jarda 14 i jest zatrzymany przez Diante Batla. A więc bardzo blisko pierwszej próby na Devils, ale jednak jednego jarda za ataku i mamy próbę numer 4. No i teraz ciekawe, czy decydują się na grę Devils, czy też spróbują kopnąć z pola i jednak będą grali. No tutaj trzeba zdobyć jeden jard, albo jeden jard wybronić. No i zobaczmy, Sejmia na piłką. To jest na pewno pierwsza próba. No i teraz oczywiście szansa na dołożenie dodatkowego punktu bądź dwóch. Wygląda na to, że będą grali za dwa punkty Devils, a przypomnijmy, prowadzą trzema punktami 18 do 15. No i chcą zaliczyć punkty 19 i 20. Zobaczmy, czy uda im się ta sztuka. Podanie jest Cedrica Harrisa, które jest przechwycone, a więc nie ma punktów. Wielkie brawa dla Łukasza Sutkowskiego. To właśnie on przechwycił to podanie i zostajemy z nikiem 18 do 15 dla Devils Wrocław. A wielkie brawa, czyli jeszcze raz Łukasz Sutkowski, a wy zróbcie hałas! Jesteśmy dzisiaj świadkami wyjątkowego widowiska. Znakomity mecz, a to dopiero pierwsza połowa tego spotkania. Aż strach pomyśleć, co tu jeszcze będzie się działo w tym dzisiejszym spotkaniu. 18 do 15 dla Devils, ale teraz piłka będzie dla gigantów i to gospodarze Giants będą mieli szansę na odpowiedź. Kopie Krzysztof Wis. I piłka w rękach Tomasza Dziedzica. Jak wiele jardów uda mu się biec? Zatrzymany na 30 jardzie Tomasz Dziedzic. Właśnie z tego miejsca grać będzie ofensywa Giants. A na boisko wchodzi również defense Devils Wrocław. I pierwsza próba dla gigantów. Pokażą giganci, czy odpowiedzą równie szybko, jak przed momentem odpowiedzieli Devils. Zobaczmy. I z piłką Jamal Charter. Rzuca z piłką. Ominął w ten sposób dwóch zawodników przeciwnika i dopiero po chwili palony na murawę przez Szymona Adamczyka Jamal Charters. To jest druga próba, a pokonał mniej więcej 7 jardów w tej akcji Jamal Charters. Tak, wróćmy go brawami. Jamal Charters! Gramy dalej, próba numer 2. Jeszcze raz ten sam zawodnik, jeszcze raz Jamal Charters. Niepowstrzymany Jamal Charters. I dopiero teraz wypchnięty poza linię boczną. 30-jardowy bieg, wielkie brawa. Jamal Charters. No,
tutaj akcja za akcję, punkt za punkt. Znakomicie grają gracze jednej i drugiej drużyny, no ale defensywy, no to naprawdę mają dzisiaj trudne zadanie. Ciężko zatrzymać tak jedną, jak i drugą drużynę. A tutaj każdy chce wygrać te dziesiąte jubileuszowe derby Wrocławia. Jeszcze raz Jamal Szaltes i będzie, czy będzie, nie będzie tym razem przyłożenia. Tak czy inaczej, raz jeszcze pierwszą próbę zdobywa Jamal Szaltes. A wy zróbcie żart! Na 21 gardzie w tym momencie zawodnicy Giants. Oczywiście na boisku wciąż defensywa Devils. Defensywa, która no, w ostatnich kilku akcjach ma ogromne problemy z amerykańskim running backiem Giants Wrocław. No oby tak było do samego endzonu. Zobaczymy, jak teraz poradzi sobie ofensywa gigantów. Pierwsza próba, piłka na 21 jardzie. Tym razem dla odmiany akcja podaniowa. No i piłkę łatwiej Maximor, to jest touchdown! Maximor! I jeszcze żółta flaga na murawie. Przeciwko komu ta kara? Tak czy inaczej, no tutaj przypomniał swoje najlepsze czasy Maximor. Świetnie wyciągnął się, aby złapać tą piłkę. A teraz tylko pytanie, czy ta akcja będzie cofnięta? Czy też będziemy mieli touchdown? Wygląda na to, że jest touchdown dla Devils. Ale jeszcze zaczekaj, dla Giants oczywiście, przepraszam. Oczywiście dla Giants. Ale zaczekajmy jeszcze tutaj na decyzję arbitrów. Tak jest, przyłożenie dla gigantów. Rezultatem akcji jest przyłożenie. Podczas akcji, że nie osobiste, nie dozwolony atak na rozgrywającego lub 50 drużyny obrony. Kara zostanie odmierzona Maximorowi. Już wszystko wiemy, przyłożenie dla gigantów, znakomity touchdown zaliczył Mark Fillmore po podaniu Bartosza Dziedzica i mamy wynik 21 do 18. Teraz jeszcze szansa na 22 punkt. Dawid Pańczyszyn. No i to pewnie się jest udane, a więc znowu wzrasta przewaga gigantów do punktów 4. 22 do 18 prowadzą Giants Wrocław. A kto dzisiaj gra mecz? Kto? Kto to kto? Chciałem powiedzieć raz jeszcze, jesteśmy świadkami naprawdę niesamowitego widowiska. To wiesz, to nie jest jeden z najlepszych meczów w historii polskiej ligi futbolu amerykańskiego. Punkt za punkt, niesamowite emocje, a to jest dopiero końcówka pierwszej połowy meczu. No naprawdę, czego więcej można chcieć? Takie spotkanie jak to, które obserwujemy tutaj dzisiaj, to jest najlepsza możliwa reklama futbolu amerykańskiego. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. O takim mecz chce się oglądać. No i ja jestem przekonany, że jeszcze w tym sezonie co najmniej kilka dobrych meczów zobaczymy. A wśród nich na pewno superfinał, który odbędzie się 14 lipca w Warszawie. A tymczasem akcję powrotną, nieudaną, zalicza Sygerbeck. Świetnie poradził sobie z nim Krzysztof Dubczak z numerem 30. Wielkie brawa dla tego zawodnika Giants, Krzysztof Dubczak. I będzie oczywiście pierwsza próba dla Devils, tyle że piłka ustawiona bardzo blisko pola punktowego gości w dzisiejszym meczu. Na 13 jardzie właśnie z tego miejsca będą grali Devils, a w defensywie giganci.
jeszcze jedna akcja. Oj, tutaj widzimy to! Czyżby to było! Znakomicie zachował się Kyrie Battle. To właśnie on sakował rozgrywającego gości. No i tym samym oczywiście cofnął dobrych parę yardów zawodników Devils. No i widzimy teraz już niebezpiecznie blisko safety. Przypomnijmy, jeśli zawodnik ofensywy zostanie zatrzymany z piłką we własnym polu punktowym, no to będziemy mieli dwa punkty dla defensywy. No i próbuje tutaj uniknąć tego Cedric Harris. Podaje do Xaviera Glenna i ten zdobywa mniej więcej 4, może 5 yardów w tej sytuacji. Będziemy mieli trzecią próbę na yardzie 11. Jeszcze raz Cedric Harris, szykuje się solowy bieg, jednak nie, aj, nie złapał tej piłki Dawid Tarczyński. No i tutaj czwarta próba, bardzo blisko pola punktowego Devils, wszystko na to wskazuje, że Diabły będą odkopywać tą piłkę. Będziemy mieli jeden z niewielu punktów w dzisiejszym meczu. No i przy wyniku 22-18 piłka znów trafi w ręce gigantów. A tutaj będzie szansa, by jeszcze raz powiększyć to swoje prowadzenie jeszcze przed przerwą, bo do końca pierwszej połowy meczu nieco więcej niż 5 minut. Krzysztof Wiss, on odkopnął piłkę, którą z problemami łapie Dianty Battle. No i teraz zobaczmy, jak wiele yardów powróci Dianty Battle. Trzymajmy dopiero teraz na 35 yardzie. Wielkie brawa! Dianty Battle! A wy powiedzcie mi jeszcze raz, kto dziś wygra mecz? Kto? 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 Rezultat 22-18, 4 punkty na plusie zawodnicy Giants i to oni grają kolejną pierwszą próbę. Jest szansa na powiększenie tej przewagi. No, przypomnijmy, pierwszy mecz skończył się wynikiem 27-18. I jak będzie tutaj? Fumble. Mały problem przy snapie, przy wprowadzaniu piłki do gry, ale na szczęście dla Giants nakrył futbolówkę swoim ciałem Mark Wilmore, no i przez to nie ma straty piłki. Jest to prawda strata, może yarda, może dwóch nawet, ale no tutaj dalej w posiadaniu futbolówki są zawodnicy Giants. To oni grają teraz drugą próbę i są z piłką na 43 yardzie. A wszystko dobrze się kończy, dlatego teraz rozdamy zaproszenia na Playmore Festival, a wy zróbcie hałas! Jeszcze raz Jamal Charters. Niezły bieg, ale nie ma zysku dużego w tej sytuacji. Tutaj jeszcze jakieś zamieszanie przy linii bocznej. O, wkradają się nerwy na boisko. O, tutaj naprawdę bardzo duże napięcie po jednej i po drugiej stronie. Oby to się nie zakończyło tutaj jakoś źle. Na szczęście arbitrzy panują nad sytuacją. Doświadczona szóstka arbitrów w dzisiejszym spotkaniu z całą pewnością tutaj bardzo szybko zlikwiduje w zarodku wszelkie tutaj nieporozumienia i agresje pomiędzy zawodnikami. Widzimy już wszystko wyjaśnione, żółta flaga i posłuchajmy, kto zostanie ukarany. Po zakończeniu akcji przelinie osobiste zawodnik 73 drużyny ataku. Dalej będzie 15 yardów, trzecia próba. Tak, widzimy.
widzimy tutaj agresja niepotrzebna jednego z zawodników Giants Wrocław. W ten sposób bardzo utrudnione zadanie Gigantów w kolejnej akcji. 15 razów cofnięci Giants. No i będziemy mieli powtórkę trzeciej próby. Szykuje się akcja podaniowa, ale to podanie zbyt mocne. Jeszcze żółta flaga na koniec tej akcji. Żółta flaga i to może być kara przeciwko Devils. Ale zaczekajmy na arbitra. Tutaj naprawdę bardzo ciężko musi być w tym meczu. O podwyższonym poziomie ryzyka. Nierozwany kontakt przy podaniu. Zawodnik numer 20 obrony. Piłka zostanie umieszczona na miejscu faulu. Automatyczna pierwsza próba. Widzimy, jak to wszystko się zmienia. Była trzecia próba i bardzo dużo jardów do przejścia dla Giants. Teraz po tym przewinieniu mamy automatyczną pierwszą próbę. No i przed gwizdkiem wystartowali giganci. Jeszcze jedna flaga, tym razem false start ofensywy. Opuszczanie gry, zawodnik numer 15 w ataku. Wystartowanie piłki przed gwizdkiem gotowości. 5 jardów kary, pierwsza próba. No i tym razem kara przeciwko Giants, a więc równo jedna i druga drużyna tutaj wykonuje nielegalne zagrania, albo zbyt szybko, albo zbyt późno. No tutaj naprawdę nerwy, trzeba trzymać na wodzy. Ja się nie dziwię tym zawodnikom, że oni są tutaj zestresowani. No naprawdę stawka tego meczu bardzo wysoka. Zwycięzca najprawdopodobniej zajmie pierwsze miejsce w grupie południowej top ligi. No i oczywiście tym samym zapewni sobie możliwość rozgrywania półfinałowego meczu na własnym terenie. No żadna z drużyn nie chce tutaj wyjeżdżać albo do Warszawy, albo do Gdyni na drugi mecz półfinałowy. O wiele lepiej zagrać to spotkanie u siebie, będąc w roli gospodarza, mając za sobą swoich kibiców. A tutaj właśnie taką możliwość rozgrywania. Dlatego to przewinienie miało miejsce przed dyskiem gotowości do gry. Giants będą mieli pierwszą i 10. Tak jest, przewinienie miało miejsce przed gwizdkiem, w związku z tym nie ma pierwszej próby 15 jardów przejścia, ale pierwsza próba i 10 jardów, tyle że cofnięta o 5 jardów. To może troszeczkę dziwnie brzmi, ale tak to właśnie jest. Zasada gry w futbol amerykański, przed gwizdkiem to przewinienie gigantów, więc mają wciąż do przejścia 10 jardów, tyle że są o 5 jardów cofnięci w stosunku do tego miejsca, z którego akcję mieli rozpoczynać. No już za momencik gwizdek rozpoczynający nam kolejną akcję. Biegowa Jamal Charters, bardzo tutaj dobieg Jamala Chartersa, to może być nawet touchdown, dopiero teraz zatrzymany. Tutaj sytuację ratują Austin Smith, a także Łukasz Lary. Ci zawodnicy zatrzymali znakomity bieg Jamala Chartersa, a my podziękujmy mu prawami, Jamal Charters! Tutaj, drodzy Państwo, jeszcze jedna rzecz, o której warto wiedzieć. Giants Family, oficjalny fan klub drużyny Giants Wrocław. Oczywiście jest tutaj na trybunach, ale możecie go znaleźć również na Facebooku. Gorąco zachęcamy do wyszukania i polubienia właśnie tego fanpage'a Giants Family, oficjalny fan klub gigantów z Wrocławia. No jeśli jeszcze nie lubicie, no to jak najszybciej nadróbcie zaległości. Tym razem Jamal Charters zatrzymany bardzo szybko. Tackle zaliczył Clifford Perryman, amerykański linebacker drużyny Devils.
Do końca pierwszej połowy pozostały 2 minuty. A my mamy 2-minute warning, już tylko 2 minuty do końca pierwszej połowy meczu. 120 sekund, tyle dzieli nas od gwizdka kończącego pierwszą połowę. A ja przypominam, 22 do 18, a wy zróbcie... Próba w 23 jardzie. Grają dalej giganci. Jeszcze raz, tym razem fajny wachlu. Ale widzimy, jest momentalnie zatrzymany przez defensywę Devils. O, tutaj naprawdę defensorzy Devils w ostatnich 2 akcjach pokazują się z bardzo dobrej strony. Drugi raz rzędu zatrzymani przed linią wznowienia akcji giganci. No i w ten oto sposób trzecia próba i duży, duży dystans do pokonania, aby kontynuować ten ofensywny drive. Widzimy, piłka ustawiona na jardzie 27. Właśnie z tego miejsca będą próbowali grać giganci. No i aby zaliczyć pierwszą próbę, muszą pokonać jardów 17. Minuta i 40 sekund do zakończenia pierwszej połowy. A że jesteście głośno, jesteście zgodni, to teraz troszkę rozgrzejemy, zrobimy falę. Wszyscy obserwujemy maskotkę Devilsu, bo ona nie zacznie. O, tutaj zatrzymany Bartosz Dziedzic. Ta piłka wypadła. Lecąc już w przód, no i powoli podnosi się Bartosz Dziedzic. Na pewno będzie zdolny do gry, będzie kontynuował tą akcję. Tyle, że tym razem będziemy mieli czwartą próbę. Dobra, słuchaj, zrobimy tą falę. Od prawej do lewej, jesteście gotowi? Maskota Devilsu zaczyna. No i fala oczywiście wracamy, tak jest! Znakomita atmosfera na trybunach Stadionu Olimpijskiego. Wielkie brawa dla kibiców! Słuchajcie, już nam jeszcze raz 20-18 i powiedzcie mi, kto dziś wygrał mecz? Kto? Kto? Czerwone żądanie na drużynę Giants. Jest to trzecia i ostatnia przerwa w tej połowie. Do końca pierwszej połowy pozostały 2 sekundy. Ostatni blackout. Do końca pozostało 37 sekund. Słyszeliśmy, 37 sekund, tyle pozostało do końca pierwszej połowy meczu. I czwarta próba dla Giants. No ciekawe, czy zdecydują się na grę w tej sytuacji. Tak naprawdę dystans troszeczkę zbyt daleki, aby próbować kopnięcia z pola. No, może gdyby był tutaj w składzie gigantów Sebastian Janikowski, można by pokusić się o kopnięcie. No niestety Sebastian gra dalej w Oakland Raiders. No i tutaj nie ma takiego zawodnika w składzie Giants, który mógłby z tak dalekiej odległości kopnąć na bramkę. No i zobaczymy, czy w tej sytuacji zdecydują się na pas, czyli odkopnienie piłki, czy też na grę zawodnicy gigantów. No, wygląda na to, że będzie pad przygotowany do odkopnięcia tej piłki Mateusz Ruta. No i zobaczymy. O, tutaj bardzo ciekawa akcja, tak zwany fake, ale na nic się to znało. Zatrzymana ta akcja zmyłkowa zawodników Giants i będziemy mieli pierwszą próbę dla Devils Wrocław, którzy odzyskią piłkę. Przypomnijmy rezultat 22 do 18 i czas na jedną, może dwie, może maksymalnie 3 akcje. No i będziemy mieli gwizdek kończący pierwszą połowę. Do końca pierwszej połowy pozostało 30 sekund. 30 sekund, tyle czasu do końca pierwszej połowy meczu. Żadna z drużyn nie ma już timeoutów, które mogłaby wykorzystać, zatrzymując czas. A więc czas można zatrzymać tylko i wyłącznie opuszczając boisko, ewentualnie po niekompletnym podaniu.
No tutaj to są te dwa momenty, kiedy czas zatrzymuje się. O i tymczasem bardzo ciekawe znów ustawienie w ofensywie Devils. No i zobaczmy. Z piłką Cedric Harris. Dalekie podanie. Nie będzie punktów dla Devils już w tej pierwszej próbie meczu i jeszcze mają szansę. Do końca pierwszej próby pozostały 22 sekundy. Bardzo dokładnie o upływie czasu informuje nas główny arbiter w spotkaniu Maciej Bryk. No i mamy oczywiście tylko tyle, ile powiedział przed momentem, 22 sekundy. A w natarciu, w ataku giganci. Prowadzą Giants Wrocław. Podziękujmy zawodnikom za tą pierwszą część spotkania. Teraz krótka przerwa, ale ja obiecuję wam, że nie będziemy się tutaj nudzić. Mamy oczywiście przygotowanych dla was mnóstwo atrakcji i teraz już oddaję głos Damianowi, który przeprowadzi konkursy, w których oczywiście mamy bardzo atrakcyjne nagrody. Damian, konkursy będą za chwilę. Najpierw powitajmy jeszcze raz dziewczynę z Młodzieżowego Domu Kultury imienia Mikołaja Pelcika. To ci na nich gorące brawa, bo specjalnie dla nas będą się tłumaczyły. Ale gorące brawa, czyli wszyscy robimy hałas! Witamy wszystkich we Wrocławiu. Jak widać, derby Wrocławia znowu nie zawodzą. Emocjonujący pojedynek. Kibice na trybunach mówią, że takie mecze można by już było spokojnie pokazywać w telewizji. Póki co Giants 22-18 do przerwy. Na trybunach, jak widać, prawdziwe święto. Ponad 1000 osób, kibice w barwach swoich drużyn, trzy maskotki. Także naprawdę wiele się dzieje. Póki co Giants są bliżej tego pucharu, który ufundował marszałek województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec. Dla zwycięzcy, dla drużyny, która zwycięży te derby Wrocławia. Oprócz tego najbardziej wartościowy zawodnik otrzyma także statuetkę MVP tego meczu. Teraz zapraszamy wszystkich na materiał filmowy, a później na drugą połowę meczu. Dziękuję.
z Młodzieżowego Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika. Gorące brawa! Słuchajcie, witamy też na dzisiaj na naszym meczu nie byle kogo, Adriana Mroczko i Radosława, którego zawodnik Śląska Wrocław. Przypominam, że walczymy oni awans do Ekstraklasy. Chodźcie tutaj chłopaki do mnie, zejdźcie, pokażcie się ludziom. Na imię naszej maskotki.
Będziemy również brali udział w losowaniu loterii. Można było kupić losy. Fundusze z tego były przeznaczone na wspomożenie budżetu klubu kibica Giants. A teraz wywiad z Wrocław. Dokładnie tak. Przy mnie dwóch przedstawicieli drużyny, która już w przyszłym sezonie będzie rywalizować w Ekstraklasie koszykarskiej. I za to bardzo, bardzo serdeczne gratulacje. O to chodziło. No tutaj najlepsze czasy. Śląska Wrocław w końcu wracają i będziemy mieli świetną drużynę po raz kolejny w Ekstraklasie. O to właśnie chodzi. Gratulujemy, ale ja mam do was pytanie o futbol amerykański. Panowie, jak się podoba Radosław Hyży? Bardzo mi się podoba, ale to jest niebezpieczny sport. Że koszykóweczka jest prostszy, jest robi spokojniejszą. No może tak, ale wiesz, emocje i to wszystko, krew i pot na boisku, maksymalne zaangażowanie. Panowie, kto w tym sezonie zdobędzie Mistrzostwo Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego? Trudne pytanie. Na pewno bez Wrocław. Dyplomatyczna odpowiedź, ale to właśnie chcieliśmy usłyszeć. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy awansu do Ekstraklasy. Ekipa ze Śląska Wrocław. Wielkie brawa! No i oczywiście zapraszamy na mecze koszykarskie Śląska Wrocław. Teraz będziemy mieli off-season, co prawda, ale nie zapominajcie o chłopakach. Warto ich również wspierać. Tutaj za momencik oddam głos Damianowi, ale będziemy mieli chyba ogłoszenie wyników tutaj na imię maskotki. To wszystko za chwilkę, a jeszcze teraz serdeczne podziękowania dla partnerów i sponsorów drużyny Giants Wrocław. Sponsorem głównym i tutaj najważniejszym jest oczywiście firma MeToToyo, a partnerami Wings Media, 2M Media Group, Proster Chicken, Road Restaurant, Physiomethod, Fonograf Jas Kwiot, Pure Body Zone, Backstage TV, Młodzieżowe Centrum Sportu, Winners, Aquapark Wrocław oraz Frankies. Ten mecz objęty jest patronatem marszałka województwa dolnośląskiego pana Rafała Jurkowlańca. No i oczywiście te dwie nagrody, które tutaj obok mnie, to wszystko przyznamy po zakończeniu tego meczu. Puchar dla zwycięzcy jubileuszowych 10 Dębów Wrocławia, a także statuetka dla MVP tego meczu. To wszystko za moment, a już teraz oddaję głos Damianowi i lecimy z dalszymi punktami naszego programu. Oczywiście później już tylko sportowe emocje i druga połowa meczu Giants kontra Devils. Losujemy 12 losów. Z tych 12 losów ktoś każdy też dostanie. Pierwsze miejsce, które wylosuje pierwszy głos, otrzyma piłkę. Podstawi wszystkich zawodników grając z Wrocław. Zaznaczam, że piłka ta będzie dopiero po meczu. I dla reszty również mamy. Rozmawiać będzie was spotka, więc nie ma na co czekać, zaczynamy. Numer 83. Kto ma numer 83? To proszę tutaj do mnie na dół. Słuchajcie, poproszę te numery, które wyczytam, niech zejdą tutaj do buteczki. Pora na następny numer. 95. Numer 54. Idziemy dalej. Numer 130. 130. Numer 12.
21. Numer 20. Numer 5. Numer 123. Numer 97. Które tutaj obserwujemy po jednej stronie trybun, a także którzy przyjechali zawodnicy drużyny Bejaiac na boisko. Wtedy nie było możliwości, teraz dwa słowa o tych pojazdach. Można powiedzieć, że mamy tutaj cały przekrój wojskowej motoryzacji od II wojny światowej do dzisiaj. Pierwszy samochód, oczywiście nie w tej kolejności, tylko pierwszy, ostatni, to jest, jak tutaj dobrze widzę, GMC z okresu II wojny światowej. Później mamy Chevrolet M1008, to jest samochód z okresu wojny w Zatoce Perskiej. I na koniec Hummer, a właściwie Humvee, który wykorzystywany jest dzisiaj w Afganistanie. A więc no, taka ciekawostka militarna. Myślę, że o tym również warto wiedzieć, zanim nie rozpoczniemy emocji związanych z drugą połową dzisiejszego meczu. Widzimy, zawodnicy rozgrywają się przed nami. Druga połowa tych jubileuszowych 10 derbów Wrocławia. No i oczywiście rzut oka na tabelę Top Ligi. Grupa Południowa, obydwie wrocławskie ekipy mają już zapewniony awans do półfinału. No tylko pytanie, kto zajmie pierwsze, a kto drugie miejsce. W tym momencie bliżej tego miejsca pierwszego ekipa Giants Wrocław. Po 7 meczach, 6 zwycięstw, tylko jedna porażka, no i przede wszystkim zwycięstwo w pierwszych tegorocznych derbach Wrocławia. To jest niewątpliwy plus dla gigantów. Tam było 27 do 18. Na drugim miejscu oczywiście drużyna Devils z takim samym bilansem, 6 zwycięstw, jedna porażka. Na trzecim miejscu Steelers, Zagłębie Steelers, 2 wygrane, 6 porażek. No i na miejscu czwartym z tylko jednym zwycięstwem na koncie AZS Silesia Rebels. Ale te dwie drużyny również jutro grają spotkanie derbowe Górny Śląsk kontra Zagłębie. Nie mniejsze emocje niż to spotkanie dzisiejsze wywołuje po jutrzejsze starcie. No i zwycięzca tego meczu najprawdopodobniej zajmie trzecie miejsce w grupie południowej Top Ligi. Jeśli chodzi o grupę północną, no to jutro będziemy mieli też szlakierowy pojedynek. Seahawks i Gdynia, którzy zajmują w tym momencie miejsce pierwsze, rywalizują z Warsaw Eagles. No i Seahawks w tym momencie 7 zwycięstw, jedna porażka. Eagles na miejscu drugim, 5 zwycięstw, 2 porażki. Te dwie drużyny zapewniły już sobie awans do playoffs, ale nie wiemy również, która z ekip zajmie miejsce pierwsze. Na miejscu trzecim Kozły Poznań, 3 zwycięstwa, 4 porażki. Bardzo dobrze grały w tym sezonie Kozły i grają nadal, no ale tutaj na playoffy szans już i na niespodziankę niestety nie ma. Na miejscu ostatnim tegoroczny debiut
Bartek Beniaminek w tablicy Warsaw Spartans, który przeżywa bardzo ciężki sezon. 0 zwycięstw, 8 wysokich porażek. No i ekipa Warsaw Spartans z całą pewnością będzie czerwoną latarnią w tym sezonie Top Ligi Futbolu Amerykańskiego. Tyle na temat rozgrywek Top Ligi, a ja przypomnę o tym, że mamy również PLFA 1, w której 8 drużyn, PLFA 2 podzieloną na 3 dywizje po 7 zespołów, więc aż 21 drużyn, co łącznie z 8 drużynami w tablicy i 8 drużynami w PLFA 1 daje nam łącznie 37 zespołów rywalizujących w rozgrywkach 11-osobowych. To jest absolutny rekord, jeśli chodzi o PLFA, a do tego mamy również rozgrywki 8-osobowe, no i tam już z natłok tych wszystkich drużyn bardzo dużo również świeżych ekip, które po raz pierwszy w tym sezonie będą brały udział w rozgrywkach. No i drugi w historii sezon rozpoczynamy PLFJ, czyli rozgrywek juniorskich, a to pokazuje, jak bardzo z roku na rok, z sezonu na sezon rozwija się temat Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Dość powiedzieć, że dzisiaj tutaj obserwowana drużyna Devils wystawia aż 4 zespoły właśnie w rozgrywkach PLFA. Pierwszy zespół oczywiście w tablicy, zespół rezerw w PLFA 2. Grają również Piosenka, to już trzeci zespół. No i na koniec oczywiście zespół juniorski, naprawdę łącznie z Warsaw Eagles. To jest drużyna, która tych zespołów ma najwięcej. Zawodnicy już na murawie się rozgrzewają, pora na to, żebyśmy się też troszkę rozgrzali, pora na to, żebyśmy rozdali płyty, które podobał BM Media. Także spytam jeszcze raz, kto dziś wygra mecz? Kto? Kto, kto, kto? Rozpoczynamy drugą połowę meczu po pierwszych dwóch kwartach. 22-18 prowadzą Giants Wrocław. No i zaczynamy drugą połowę wielkich derbów Wrocławia. Giganci kontra Devils. Akcja powrotna Jamala Schnattersa zatrzymana w okolicy 35 yarda. Właśnie z tego miejsca pierwszą próbę zagrają Giganci. No i oczywiście trybuny mają żyć, mają być głośne. Na boisku ofensywa Giants, a także defense Devils. Giganci! Jesteśmy gotowi. Rozpoczynamy pierwsza akcja ofensywna. W drugiej połowie meczu piłka dla Gigantów z Wrocławia. No i oczywiście lecimy. Jamal Schnatters zatrzymany po przebiegnięciu mniej więcej 3, może 4 yardów i zbliżył się do yarda 40. Za momencik druga próba z tego miejsca dla Giants. No i oczywiście wciąż w natarciu Giganci, a w defensywie mamy Devils. Akcja biegowa Jamala Schnattersa. No i raz jeszcze bardzo szybko zatrzymany przez linię defensywną Devils. Będziemy mieli trzecią próbę, znów bardzo, bardzo krótki bieg Jamala Schnattersa. No i teraz trzecia próba, 5, może 6 yardów. Tyle muszą zdobyć Giganci, jeśli chcą zaliczyć kolejną próbę, pierwszą. O, bardzo dobrze spisuje się na początku drugiej połowy meczu defensywa Devils. No i teraz ważna akcja dla Giants. Jeśli się nie uda, to będą musieli punktować. A zobaczmy, co pokaże ofensywa. Oddaje
Bartosz Dziedzic. Widzimy jeszcze poszła żółta flaga na koniec tej akcji i to może być kara przeciwko Devils. Zaczekajmy jeszcze na arbitrów. Jaka tutaj jest decyzja? Sędzią głównym w tym meczu, przypomnę, Maciej Brick, to on za moment poda nam tutaj dokładną wykładnię tej akcji i dowiemy się, która z ekip zostanie ukarana. Trzymanie, zawodnik obrony, kara miała miejsce przeciwko przeciwnikowi uprawnionemu do zapania podania, dlatego niesie ze sobą automatyczną pierwszą próbę, 10 yardów kary z poprzedniego miejsca. Słyszymy, automatyczna pierwsza próba dla Giants. Dużo szczęścia tutaj, holding niepotrzebny po stronie Devils, ale tutaj z perspektywy gości w tym meczu trzeba zapomnieć o tej akcji i grać dalej. Oczywiście pierwsza próba piłka w okolicy środka boiska, dalej w natarciu Giants. I jeszcze raz Jamal Shalters. I jest oczywiście pierwsza próba, na koniec znów żółta flaga. No, podobnie jak w pierwszej połowie, dużo nieczystych zagrań niezgodnych z przepisami, ale tutaj sędziowie muszą bezwzględnie traktować tę sytuację. Przede wszystkim ochrona bezpieczeństwa zawodników to jest podstawa, a tutaj wygląda na to, że już po zakończeniu akcji mogło nam się stać coś niedobrego. Za moment dowiemy się, przeciwko której drużynie kara tym razem. No, posłuchajmy arbitrów. Przedłużono się troszeczkę przewodcze, ale już arbitrzy gotowi, posłuchajmy. Do plecy zawodnik obrony numer 23. Kary jest 10 razy z miejsca zakończenia akcji. Pierwsza próba. Jeszcze jedna kara przeciwko Devils, a i giganci mają wielką szansę na powiększenie swojej czteropunktowej przewagi na początku drugiej połowy meczu. Piłka ustawiona już na 25 jardzie. 0 do spodu przez dwie kary. Bardzo dużo jardów zdobyli Giants, tak naprawdę nie zaliczając dobrej akcji ofensywnej. No ale tutaj niestety trzeba uważać na te faule w defensywie szczególnie, no bo to boli, kiedy traci się sporo jardów właśnie w taki sposób. Tymczasem raz jeszcze Jamal Shalters, a tym razem zatrzymany bardzo szybko przez grającego z numerem 59 zawodnika Devils. To był, a nie przepraszam, to chyba Arek Kanicki z numerem 58, albo z numerem 56 Damian Kodzic. Tak czy inaczej, druga próba teraz dla Giants. Druga próba i 13, może 14 jardów do przejścia. Bardzo dużo ustawiają kolejną akcję giganci, ale już teraz wracamy do gry. Jeszcze raz Giants, Bartosz Dziedzic z piłką, zatrzymany Bartosz Dziedzic, świetnie defensywnie Przemysław Cuda. Przemysław Cudak sprawił, że no, blisko 10 jardów w tej sytuacji stracili Giants. No i teraz trzecia próba, sporo jardów do przejścia. Ciekawa sytuacja na boisku. Widzimy piłkę ustawioną na jardzie 35. Oczywiście Giants dalej w ataku. Mocno w defensywie grają Devils. Miał wiele
jedną szansę na interception Karol Mogielnicki. Nie udało się w tej sytuacji i będziemy mieli najprawdopodobniej punt w czwartej próbie. Chyba że zdecydują się na kredyt czwartej próby Gigaci, to również nie byłby taki zły pomysł w tej sytuacji. No nic, zaczekamy jaka będzie decyzja Mota Gejmona, szkoleniowca Giants. Szkoleniowca, który dodajmy, jeszcze przed dwoma laty był w drużynie Devils jako zawodnik. To no, również ciekawa historia. A wy po raz kolejny zróbcie hałas! Bardzo nieudane kopnięcie. No i widzimy świetną akcję. Przyłożenie jest oczywiście zaliczone. Austin Smith jest autorem tej znakomitej akcji. Wynik w tym momencie 24-22. Dwa punkty więcej mają na swoim koncie Devils. Ale teraz jeszcze oczywiście jest szansa na dodatkowy punkt. Jeszcze żółta flaga na koniec tej akcji. Za co ta kara? Jeszcze jedna kara, no bardzo dużo tych żółtych flag w dzisiejszym meczu, no ale tak to już jest z meczami, w których no, nerwy trzeba trzymać na wodzy do samego końca i w każdej sytuacji czasem zawodnikom nerwy po prostu puszczają, a i skutkiem tego żółte flagi na murawie. A tymczasem przed nami za moment Karol Pełchaty i extra point. Rezultatem akcji jest przyłożenie. Mamy teraz podwyższenie. No i mamy jeszcze raz żółtą flagę. Pytanie przeciwko komu tym razem? Chyba z nią przeciwko Devils. Posłuchajmy arbitra. Falstar zawodników ataku. Powtórzenie podwyższenia. Będą mieli nieco dłuższy stan do dotknięcia piłki Devils. Przypomnijmy, 24-22 o 25 punkt walczą Devils z Wrocław. Oczywiście, aby go zaliczyć, muszą zdobyć teraz skuteczne kopnięcie, skuteczne podwyższenie, ekstra point. No i zobaczmy, czy uda się dołożyć ten jeden punkt zawodnikom Devils. To będzie bardzo duży problem. No i kopnięcie jest nieudane. Zostajemy z wynikiem 24-22. Dwoma punktami prowadzą Devils. Kilka przerwy, a więc raz jeszcze podziękowania dla sponsorów i partnerów drużyny Giants. Sponsor główny firma Mitutoyo, partnerzy Wix Media, 2M Media Group, Rockstar Weekend, Road Restaurant, Physio Methods, Piotr Biur, Body Zone, Backstage TV,
Młodzieżowe Centrum Sportu Winners, Aquapark i Rankings. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom i sponsorom drużyny Giants Wrocław. Oczywiście dziękujemy również ekipie Sound Like Bass, która zapewnia oprawę muzyczną wszystkich meczów Giants Wrocław. Możecie ich znaleźć i polubić na Facebooku Sound Like Bass. Na pewno warto, ekipa, która gra tutaj na Stadionie Olimpijskim również dzisiaj. A tymczasem teraz przed nami kick-off i już za moment piłka w rękach Giants. Będzie szansa na odpowiedź, na zniwelowanie tej dwupunktowej straty. No i oczywiście na wyjście, na prowadzenie. Słońce wyszło nad Stadionem Olimpijskim. No i liczymy na to, że jeszcze bardzo dużo touchdownów na jednej i na drugiej stronie będzie zdobytych w dzisiejszym meczu. Przed nami kolejny kick-off. Kopie oczywiście Krzysztof Wis. I już za moment w ataku. Giants Wrocław! Z piłką Tomasz Dziedzic. Jak wiele jardów udało mu się pokonać. I wciąż na Tomasz Dziedzic. To jest świetna akcja powrotna. Dopiero teraz zatrzymany Tomasz Dziedzic w okolicy 27 jarda. Ale mamy jeszcze żółte flagi. Żółte flagi na 30-40 jardzie. I ta akcja powrotna może zostać cofnięta. Posłuchajmy arbitra, za co te kary i czy przede wszystkim są przeciwko Devils i przeciwko Giants. Bardzo ważna decyzja sędziowska, która sprawi, że chyba cofnięci będą o kilka jardów giganci, no i ta akcja powrotna będzie niewykorzystana. Podczas akcji powrotnej trzymanie. Zawodnik numer 9 drużyny odbierającej. Karol jest 10 jardów z miejsca faulu, pierwsza próba Giants. A więc cofnięci Giantsi do tyłu, ale to nie szkodzi, bo i tak z numerem 25 Tomasz Dziedzic gorąco brawa niego! Piłka ustawiona na 28 jardzie. Właśnie z tego miejsca pierwsza próba dla gospodarzy, dla gigantów. Wyciąga się szybko dawić tą stratę. Jeszcze raz Jamal Shatters, zatrzymany teraz, świetny w defensywie Arkadiusz Kamicki. To jest zawodnik, który w zeszłym sezonie został uznany za najlepszego linebackera ligi. Wtedy grał jeszcze w AZS Silesia Rebels, od tego sezonu w barwach Devils Wrocław. Numer 58, Arkanicki, a jeszcze teraz żółta flaga. Po zakończeniu akcji przelinie osobiste numer 58. Odepchnięcie się od przeciwnika podczas stawania z ziemi. 15 jardów stawy z miejsca zakończenia akcji. Pierwsza próba. Aj, no i ten zawodnik, o którym mówiłem przed momentem, właśnie on teraz już po zakończeniu akcji nielegalnie zaatakował gracza Giants i w ten oto sposób automatyczna pierwsza próba. No, więcej tak niż czystej gry obserwujemy po zmianie stron, ale naprawdę nie ma się co dziwić. Mamy tutaj wielkie, wielkie emocje, no i zawodnicy jednej i drugiej strony naprawdę przeżywają wielkie nerwy. A tymczasem raz jeszcze bieg przez środek Jamal Shatters, wielkie brawa dla niego. Jest bardzo blisko pierwszej próby. Kto wie, może nawet udało się zaliczyć first down. Tak jest, pierwszą próbę zdobył Jamal Shatters. No tutaj zawieszają głównie biegom na początku tej trzeciej kwarty zawodnicy Giants. Praktycznie w ogóle nie korzysta z akcji podaniowej rozgrywający gospodarzy Bartosz Dziedzic. Zobaczymy, może to się zmieni. A rezultat, przypomnę, 24-22. Wciąż dwoma punktami prowadzą Devils Wrocław. Give away! Give away! Give away! Give away! Give away!
razem wywołałem akcja podaniowa, ale to podanie zbyt mocne do Tomasza Dziedzica. Nie da szans na złapanie tej piłki pracy rozgrywającego. No i trzecia próba, wciąż w tym samym miejscu. Sądzając Wrocław, czy uda się zdobyć first down, czy też popisze się w defensywie Davis. A kto dziś wygra mecz? Kto? Kto, kto, kto? Trzecia próba, wciąż 10 jardów do przejścia. Piłka na 45 jardzie. Jeszcze raz podaję Bartosz Dziedzic, znów niecelnie do Tomasza Dziedzica i mamy czwartą próbę. Wygląda na to, że tym razem na pewno pan wykonają giganci. No teraz już raczej nie będzie próby cofnięcia z tak daleka. No naprawdę jest bardzo daleki dystans. No widzimy, zemściła się właśnie próba cofnięcia w poprzednim ofensywnym drive na giganta. Więc tym razem już przygotowany Mateusz Ruta i to on będzie odkopywał piłkę, na którą czeka już Austin Smith. I piłka wypada poza linię boczną, w tym miejscu, w którym opuściła plac gry. Pierwszą próbę będą grali Davis, a więc to Davis wracają do ataku, a kibice Giants dopingują defensywę gigantów. Jesteśmy mniej więcej w połowie trzeciej kwarty. Dwoma punktami prowadzą Davis. To właśnie on z piłką zatrzymany. Tam był m.in. Kyrie Battle, zawodnik z numerem 10. No i kolejna próba, druga dla Davis. Jeszcze raz Xavier Blaine, tym razem zatrzymany, wypchnięty poza linię boczną. No i będziemy mieli próbę trzecią. Wciąż nie zdobywają zawodników gracze Davis. Próba numer 3, piłka w 15 jardzie. Wydawało się, że miał już piłkę w rękach Karol Trawehady, ale nic z tych rzeczy. Nie ma pierwszej próby dla Davis. No i piłka bardzo szybko już za momencik powróci w ręce gigantów. Three and out. Bardzo dobra postawa defensywy Giants. Wielkie brawa. Kto dziś wygra mecz? Przygotowany do odkopnięcia piłki grający z numerem 4 Krzysztof Wis. To właśnie ten zawodnik będzie odkopywał futbolówkę, na którą czekają już Mark Fillmore i Deontay Battle. Mark Fillmore ją łapie, no i jak daleka będzie reakcja pogodna. Świetnie, Mark Fillmore zatrzymany przez grającego z numerem 13 zawodnika Davis. Jest nim Kamil Żółtaniecki. To właśnie on powstrzymał Marka Fillmora. No i w tym miejscu, w którym powalił na murawę amerykańskiego gwiazdora Giants. Pierwsza próba dla gospodarzy. No i oczywiście w ataku znów giganci przegrywają dwoma punktami. Trzeba zdobyć touchdown jak najszybciej, aby wyjść tutaj na prowadzenie. No i znów zmusić drużynę Davis do chronienia wyników, a jednocześnie sprawiając, że jeszcze więcej emocji będzie tutaj na stadionie olimpijskim.
Jeszcze raz Thomas Schalters i to jest świetny bieg, pierwsza próba, wielkie brawa, Thomas Schalters! Amerykański running back, no jest tutaj niewątpliwie jedną z czołowych postaci w ataku. Oczywiście gigantów, zalicza kolejny znakomity bieg, prawie kocha, no to jest to, co przynosi najwięcej zysku, przynajmniej w tej fazie spotkania zawodnikom Giants. No i zobaczmy, jak będzie dalej, kolejna pierwsza próba. Razem podanie, piłkę złapał Paweł Wojnarowicz i został zatrzymany przy linii bocznej przez Austina Smitha. Mniej więcej 5 jardów, tyle udało się zdobyć. Druga próba, piłka na jardzie 30, grają dalej Giants. Znaczy ja słyszę let's go, offense, let's go! Jamal Charters, jest pierwsza próba, o wiele więcej, biega w red zone, Jamal Charters, kolejny 15-jardowy bieg, świetnie to zrobił, Jamal Charters! Piłka ustawiona już na 17 jardzie, właśnie tyle pozostało do pola punktowego. Jeszcze raz ten sam zawodnik, ale tym razem szybko zatrzymany Arkadiusz Oberski, numerem 37. Jeszcze w zeszłym sezonie zawodnik Seahawks z Gdynia, a wcześniej przez wiele lat w Bundeslidze z naszą zachodnią granicą. Bardzo doświadczony gracz linii defensywnej, numer 37, a Arkadiusz Oberski to właśnie on powalił na murawę Jamala Chartersa. A korzystając z wolnej chwili chciałem powiedzieć, że mamy już oficjalną nazwę naszej maskotki, to Wigarci. Nagroda zostanie po meczu przydzielona dla zwycięzcy i warto się wspomnieć o tym, że można robić, zachęcamy do tego, żeby robić zdjęcia z naszą maskotką, gdyż niedługo na Facebooku i na stronie Giants Wrocław zostanie ogłoszony nowy konkurs i warto będzie mieć zdjęcie z Wigarcikiem. Więc serdecznie tak zapraszamy. Ale widzimy zatrzymany przez Przemka Cudaka. Przepraszam, że ci przerwałem. Możesz już wrócić do tematu. Okej. Okay. Możemy wracać w takim razie do akcji. A tutaj po tym solowym biegu Marka Filmora 4 jardy mniej więcej zysku dla ekipy Giants. I będzie trzecia próba. Przypomnijmy, będąc już w tym miejscu na boisku, można próbować kopnięcia z pola. To jest do zrobienia. A tylko dwa. Naprawdę, a tutaj walka o każdy jazd. Jeszcze raz świetnie w defensywie, linia Davis. Mamy też tutaj, powoli podnoszą się niektórzy zawodnicy, ale to nie zmienia faktu, że mamy czwartą próbę. Piłka na 21 jardzie. No i teraz pytanie, czy zdecydują się na kopnięcie z pola giganci? Gdyby udało się skutecznie kopnąć, mielibyśmy jeden punkt z przewagi dla drużyny gigantów. No ale to naprawdę nie jest tak łatwe zadanie. No zobaczmy, numer 14, Dawid Pańczyszyn, teraz wszystko w jego nodze. Czy uda się zmieścić piłkę pomiędzy słupkami braci? Ile czasu jest na dalszym prowadzeniu do końca? Zobaczmy. Jest pięknięcie, dosyć dalekie. Jest udane, prowadzą jednym punktem Czania. 25-24 dla Gigantu. Zbliżamy się powoli do końca trzeciej kwarty. No i naprawdę.
naprawdę ten mecz jeszcze bardziej nabiera rumieńców. Nie wiem, czy to możliwe, ale tak faktycznie się dzieje. Z każdą zmianą jest więcej emocji. Jestem przekonany o tym, że tak będzie do samego końca. No bo teraz mów, będzie szansa na odpowiedź. Tak, drużyny, Derbis Wrocław po kick-offie, który wykona ten, który przed momentem zaliczył skuteczne kopnięcie za 3 punkty. Damian Pańczyszyn. Tamto kopnięcie mniej więcej z 38, może 40 jardów w sumie, a więc całkiem niezła odległość, no i oczywiście 3 punkty na konto Giant. Przebiegł mniej więcej 40 jardów. Wielkie brawa, Austin Smith! No i oczywiście pierwsza próba dla Devils. Już za moment. Koniec trzeciej kwarty. A w ten sposób zakończyła się trzecia kwarta dzisiejszego spotkania. Przed nami czwarta, ostatnia, finałowa część gry. Ostatnie 12 minut, które zadecyduje o tym, kto zwycięży w dzisiejszych jubileuszowych 10. Derbach Wrocławia. A teraz ja rozdam kolejne płyty uprzedzone przez dwa Media Group, ale rozdam tam, gdzie będzie najgłośniej. Zróbcie hałas! Cedric Harris daleko, a i nie złapał piłki Dawid Tarczyński. A to mogłaby być akcja, która bardzo, bardzo zbliżyłaby Devils do pola punktowego. O tutaj każda akcja może zmienić nam rezultat tego meczu, może zmienić nam drużynę, która aktualnie jest na prowadzeniu. Tylko jeden punkt przewagi drużyny Giants, 25-24. No i tutaj każda skuteczna akcja. Wagę złota. Drugą próbę grają Devils. I jeszcze raz Cedric Harris, ale tym razem momentalnie zatrzymany. Świetnie w defensywie. Kyrie Battle. Wielkie brawa dla niego. Kyrie Battle powalił amerykańskiego rozgrywającego Devils. No i wciąż trzecia próba. 10 jardów do przejścia. Jeszcze raz podaje Cedric Harris, ale nie wytrzymał na nogach Xavier Benn. I raz jeszcze brawa Kyrie Battle! Kto jeszcze nie ma koszulki Giants Wrocław? No to zróbcie hałas! Trzecia próba i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli pas, ale dopiero za momencik. Próba numer 4 na boisku Krzysztof Wis, a to oznacza, że odkopują futbolówkę Devils. Futbolówkę, która za moment znów trafi w ręce Giants. I to jest całkiem niezłe kopnięcie. Piłka, wow, wypada na boisku mniej więcej w okolicy 15 jarda. Bardzo długi, daleki punt. Świetnie to zrobił Krzysztof Wis. No i w tym właśnie miejscu rozpoczną swoją pierwszą próbę giganci, którzy prowadzą jednym punktem, no i oczywiście zrobią wszystko, aby tutaj swoje prowadzenie powiększyć. Na boisko wchodzi również defensywa Devils, tak więc wszyscy kibice, o, ma być głośno na trybunach, wspieramy offense Giants, a także defense Devils. Thank you.
teraz na skórę dwóch Arkadiuszów. Arkadiusz Kanicki i Soberski zatrzymali Jamala Szaltersa. No i mamy drugą próbę. Mniej więcej piłka ustawiona na 18 może jardzie. Z tego miejsca grają dalej Giants. Giganto, to naprawdę w dużych, dużych opałach byłaby ekipa Devils. Zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Jeszcze raz Jamal Shelters, ale tym razem zatrzymany przed linią wznowienia akcji. No i stracą kilka yardów Giants. Będziemy grali oczywiście trzecią próbę już za moment. Zdobie, być może zmuszą po raz kolejny do kopnięcia na bramkę graczy Giants, zawodnicy Devils. Trzecia próba i mniej więcej 4 yardy do przejścia. Bardzo ważna akcja dla gigantów. Jamal Shelters zatrzymany. Austin Smithon powstrzymał Jamala Shaltersa. No i mamy czwartą próbę. No i teraz pytanie, czy grają Giants, czy znów kopią? Wiemy, że Dawid Majczyszyn potrafi kopnąć z takiej odległości. Wcześniej miał nawet kopnięcie z odległości nieco dalszej, bo piłka przed kopnięciem ustawiona była na 21 jardzie. Teraz jest nieco bliżej. No i pytanie, na co zdecydują się teraz? Czy będą grać? Czy będą kopać piłkę za 3 punkty? Zobaczymy. Wygląda na to, że jednak grają. Oj, tutaj ciekawa decyzja Mota Gejmona. No i zobaczmy, czy będą punkty dla gigantów. Jest dalekie podanie. A więc nie najlepsze rozegranie w wykonaniu gigantów. Zostajemy z nimi 25 do 24. Wciąż prowadzą Giants, ale teraz w ataku będą Devils. A ja jestem ciekaw, święty Mikołaj, dla was kolejne podarunki, ale co musicie zrobić? Cedric Harris, a i po pałach Cedric Harris, ale bardzo szybki i jest niezbywający Devils. Wciąż na noga Cedric Harris, teraz popalony. Wielkie brawa, Diante Dacu zaliczył ten taku. A ponad
20-jardowy bieg, oczywiście w wykonaniu Cedrica Harrisa. Kolejna akcja, The Bills w Xavier Glenn, ale zatrzymany bardzo blisko miejsca, z którego startowali w tej sytuacji The Bills. Meczu pozostało już tylko 6 minut. 6 minut niesamowitych emocji przed nami. A i tutaj każda akcja, tak jak mówiłem wcześniej, może zaważyć na tym, kto zwycięży w tych derbach Wrocławia. Nie najlepsze podanie w tej sytuacji w kierunku Piotra Wisa. No i będziemy mieli kolejną, trzecią już próbę. Wciąż na własnej połowie Davis. No i tutaj każda sekunda również na wagę złota. Tylko 6 minut do końca tego meczu, a więc Devils, którzy są z tyłu, muszą zdobyć punkty. Dobrze złapana piłka Dawid Tarczyński. No i mniej więcej 15 jardów, które zdobyli w tej sytuacji Devils. Są już na połowie Giants. No i sytuacja robi się niebezpieczna dla Gigantów. A kibice Giants muszą być teraz bardzo głośno i jeszcze głośniej wspierać Devils. Jeszcze raz Cedric Harris. Wybiega poza linię bocznych Xavier Glenn i jest kolejny first down na Devils. Coraz bliżej pola punktowego są wrocławskie Diabły. 25-24, taki wynik już chyba długo się nie utrzyma. Pierwsza próba. I jeszcze raz Xavier Glenn. Wciąż na nogach. Dopiero teraz Robert Rosołek zatrzymał Xaviera Glenna i uratował przed kolejnym znakomitym zagraniem swoją drużynę. Piłka już w red zone, 19 yard, właśnie z tego miejsca grają dalej Devils. Cedric Harris zdobywa pierwszą próbę. Jest na pewno pierwsza próba dla Devils i to już 13 yard. Rozkręciła się nam ofensywa Devils, a więc trybuny muszą wspierać się szczególnie głośno defensywę Gigantów. Jeszcze raz rozgrywający gość. Piotr Wis łapie piłkę, wychodzi poza linię boczną na 3 jardzie. No była szansa na przełożenie dla Devils, ale nie tym razem. Widzimy jeszcze 3 jardy, tyle brakuje pola punktowego. No i naprawdę w dużych, dużych opałach defensywa Giants. Grają kolejną akcję Devils. I jeszcze raz Cedric Harris. No i mamy wynik 30 do 20, pozostałe 4 minuty, 15 sekund. A teraz jeszcze za 1 albo za 2 punkty zagrają Devils. Akcja bonusowa, podwyższenie. No ciekawe, czy zdecydują się na ekstra point, czy też nagle za 2 punkty. No tu
tutaj wydawałoby się, że najrozsądniejszym w tej sytuacji wyjściem jest próba gry za dwa, ale to oczywiście wiąże się z dużo większym ryzykiem niż proste kopnięcie na bramkę. No, ciekawe, ciekawe. Aby zaliczyć dwa punkty oczywiście trzeba tak jakby drugi raz zdobyć touchdown, ale jest to tylko jedna próba. No i wygląda na to, że grają Devils. To jest akcja, która może przynieść im dwa punkty. Zobaczmy. I piłka jest na Dawid 32-25 na Devils. Prowadzą Devils Wrocław. Dawid Kaczyński to właśnie zdobyłaby teraz te punktowe powyższenie. No i do 7 wzrasta prowadzenie Devils. Tutaj chcą się zrewanżować za tą porażkę w pierwszym meczu derbowym Devils. Tam był wynik 27-18. Tutaj jak na razie 32-25. Ale to jeszcze nie koniec meczu. To jeszcze nie koniec meczu. Teraz piłka będzie w rękach Giants. I to Giants będą mieli szansę na odpowiedź. Kickoff wykonuje Krzysztof Wis. Piłkę łapie Ice problemami Deandre Bato. I jednak będzie akcja powrotna. Z piłką wciąż Deandre Bato. Znakomicie to zrobił. Ale wybiegł poza linię boczną Deandre Bato. No i mamy pierwszą próbę dla Giants w okolicy prekojaca 25 mniej więcej. Z tego miejsca grać będą Giants. I na boisku oczywiście ofensywa gigantów, a także defense Devils, co ja wam będę mówił. Ma być tutaj głośno! Zalicza Adam Lary, grający z numerem 25. Tak jest, Adam Lary, dokładnie tak. 3 yardy zdobyli Giants. Druga próba gigantów. Tutaj widzimy kontuzję jednego z zawodników. Mamy nadzieję, że to nic poważnego. Przerwa sędziowska dla kontuzjowanego zawodnika. To chyba jest Clifford Perryman, jak dobrze widzę. Prosimy o interwencję służb medycznych. No i oczywiście kolano zawodnicy klękają tutaj, aby pokazać swoje braterstwo, nawet z drużyną przeciwnika. Bardzo fajne zagranie play. No i mamy nadzieję, że nic poważnego nie stało się zawodnikowi Devils, że oczywiście będzie w stanie kontynuować grę w tym meczu. Dowie być może w stanie nawet o własnych siłach. Tak jest, prosimy służby medyczne, karetkę o interwencję. Prosimy o wjazd tutaj na murawę i zaopiekowanie się Cliffordem Perrymanem. Jeśli dobrze widzę, to jest właśnie gracz numer pierwszy. Do końca meczu zostały 3 minuty i 20 sekund. W następnej akcji czas ruszy na gwizdek. 3 minuty 20 sekund, tyle do końca tego spotkania. Gdyby zdobyli touchdown Giants, to oczywiście wyrównają stan tego meczu. Pa mogą nawet pokusić tutaj o wyjście na jednopunktowe prowadzenie. A tymczasem karetka wjeżdża na murawę.
chwileczkę. Zostanie eskortowany poza boisko defensor Davis. To jest moment, aby raz jeszcze podziękować sponsorom, partnerom drużyny Giants. Firma Mikutoja, sponsor strategiczny, partnerzy WM Media Group, Wings Media, Roasted Chicken, Road Restaurant, Physio Methods, Kwiot Pure, Body Zone, Backstage TV, Młodzieżowe Centrum Sportu, Winets, Aquapark Wrocław i Frankie's. Widzimy, trwa tutaj opatrywanie zawodnika Devils. Ach, no nie lubimy oglądać takich obrazków. Mamy nadzieję, że jeśli nie w dzisiejszym meczu, to któryś z najbliższych wróci do gry, Cliff Perryman. A tymczasem jeszcze chwilka oczekiwania. Zdecydowanie nie lubimy oglądać takich reakcji, dlatego trzeba sobie umilić się troszkę. Rozdamy znowu jakieś gadżety, ale musicie zrobić jakiś hałas. Staje o własnych siłach, wielkie brawa! Podziękujemy brawami temu zawodnikowi. Zostawia wszystko, co ma na murawie w dzisiejszym meczu. Clifford Perryman! No i oczywiście gramy dalej, wracamy do rywalizacji przy piłce zawodnicy Giants. Tak jest, ma być głośno. 3 minuty 20 sekund do końca tego meczu. 32 do 25 prowadzą Devils, oczywiście Devils, tak jest. I jeszcze raz akcja biegowa Jamal Shatters. To nie będzie pierwsza próba, ale całkiem niezły bieg. Oczywiście na brawa zasłużył Jamal Shatters. Ta piłka jest złapana, ale już poza linią mocną, nie będzie na pewno pierwszej próby. Mamy jeszcze żółtą flagę i kto wie, być może to jest kara przeciwko defensywie. Zaczynamy na werdykt arbitra. Przypomnijmy, ten mecz prowadzi Maciej Brick. Nielegalna formacja. Rezultat akcji jest niekompletne podanie. Podczas akcji nielegalna formacja drużyny ataku, 5 zawodników cofniętych. Ta kara jest odrzucona, trzecia próba, Giants. Odrzucona kara. A i tutaj chyba zaraz będzie bardzo głośno na trybunach. Giants może tutaj podawać bruźni. Zbieramy ofensywę. Trzecia próba, 5 jardów do przejścia, piłka w rękach, Giants! Daleko podaje Bartosz Dziedzic, łapie piłkę Mark Wilmot! Oczywiście pierwsza próba, o wiele więcej na Giants! Wielkie brawa, Mark Wilmot! Thank you.
tego meczu pozostały już tylko 2 minuty. 2 minuty nadziei dla Giants. Daleko podaje. Jest interception! Piłka jest przyjęta przez zawodnika Devils. No i jest powrót mniej więcej do 10 jardów. Jeszcze fumble, ale piłka pozostaje w rękach Devils. I to oni będą mieli futbolówkę. Adam Lary, to właśnie on, zaliczył interception. Adam Lary, znany z numerem 25. No i teraz giganci mają duży problem. Muszą jak najszybciej odzyskać tą piłkę. Przypomnę wynik 32-25. No panie, została minuta, przypomnę teraz piłkę. No i Giants, jeśli marzą o zwycięstwie w tym spotkaniu i graniu meczu półfinałowego na Wadyborowsku, muszą w tym meczu zwyciężyć i muszą odzyskać teraz piłkę. Pierwsza próba Devils. Piłką bieg krótki Cedrica Harrisa, oczywiście od razu timeout, do który proszą zawodnicy Giants. Trzeba tutaj jak najszybciej zatrzymać czas. Przerwa na żądanie na drużynę Giants. Jest to ich pierwsza przerwa w tej połowie. Do końca meczu pozostała minuta i 52 sekundy. Minuta 52 sekundy do końca tego meczu. Pierwszy timeout wzięty przez ekipę gigantów. No i oczywiście teraz, jeśli nie udałoby się zdobyć pierwszej próby zawodnikom Devils, wtedy Giants będą mieli dużą szansę jeszcze na to, aby zawalczyć w tym spotkaniu. A tak więc wszyscy kibice Giants muszą teraz naprawdę bardzo, bardzo głośno wspierać defensywę. Oczywiście kibice Devils to samo dla ofensy. Druga próba, bardzo ważna akcja. Zobaczmy, co pokażą Devils. Czy będzie tutaj ryzykowna próba podania, czy też akcja biegowa. Jednak odrzuca piłkę Cedric Harris. Bardzo mądrze zachował się rozgrywający Devils. Ale minus z całej sytuacji taki, że czas jest zatrzymany. I tutaj nie muszą nawet brać timeoutu w tej sytuacji. Giganci odrzucił piłkę Cedric Harris. Trzecia próba, wciąż na 12 jardzie Devils. Jeszcze raz Cedric Harris zatrzymany. Jest czwarta próba. I oczywiście mamy też timeout dla Giants. Będzie już za moment fan w wykonaniu Devils. Będzie jeszcze szansa dla gigantów. Przerwa na żądanie dla drużyny Giants. Jest to ich druga przerwa w tej połowie. Do końca meczu pozostała minuta 46 sekund. Bardzo mało czasu upłynęło, ledwie 6 sekund do końca tego meczu. Minuta i 46 sekund. Czas zatrzymany. Jeszcze jeden timeout mają do dyspozycji Giants. No i oczywiście teraz punt w wykonaniu Devils. Konekta. Do końca meczu pozostała minuta 40 sekund. Przypomnijmy, od 3 meczów wygrywają zawsze zawodnicy, wcześniej The Crew, później Giants. No
No i Devils już dawno nie odnieśli zwycięstwa w derbach Wrocławia. Ostatni raz miało to miejsce w sezonie 2010, w finale, kiedy to zdobywali mistrzostwo Devils. Tak więc od 3 lat czekają na zwycięstwo z gigantami gracze Devils. No i widzimy, to jest bardzo dobra akcja. Oczywiście nie ma tutaj ani punktów i przyłożenia dla Devils. Którym została złapana piłka, będzie pierwsza próba dla gigantów. No i mniej więcej 1,5 minuty na to, aby naliczyć touchdown i wyrównać stan tego meczu. To jest do zrobienia, ale to oczywiście jest bardzo, bardzo trudne. No zobaczymy, co pokażą giganci. Oni mają piłkę, która jest ustawiona na 31 sekund. I wyrównać stan tego meczu. To jest mecz, to się ogląda. Podaje niecelnie do swojego brata Tomasza Bartosz Dziedzic i będzie druga próba z tego samego miejsca. Jeszcze raz, bo 2 razy uklęknie na kolano Cedric Harris i tym samym sprawi, że zakończy się to spotkanie. Za chwileczkę sędzia główny podniesie piłkę w górę, ale jeszcze raz... Przerwa na żądanie dla drużyny Giants. Jest to 3. i ostatnia przerwa w tej połowie. Do końca meczu pozostała 1 minuta. Ostatni timeout jeszcze zabrany przez zawodników Giants, ale to już nic nie zmienia. W tym meczu udaje się rewanżować za pierwszą w tym sezonie porażkę zawodnikom Devils Wrocław. Pierwszy raz od 3 lat zwyciężają w meczu derbowym. Nie udawało się od 2010 roku pokonać najpierw The Crew, a później Giants. No ale dzisiaj pełnia szczęścia. No i mamy tutaj praktycznie pewność, że pierwsze miejsce w grupie południowej przypadnie zawodnikom Devils Wrocław. A jeszcze teraz czekamy tylko na gwizdek końcowy w tym spotkaniu. A więc tak jak mówiłem, raz jeszcze będzie musiał wykonać victory formation Cedric Harris. Cedric Harris, który wszystko tutaj wskazuje na to, że będzie MVP tego spotkania. No bo przypomnijmy, że ten mecz jest pod patronatem marszałka województwa dolnośląskiego, pana Rafała Jurkowlańca. To właśnie on. Thank you.
mieliśmy naprawdę sporo emocji. Kto wie, czy te dwie drużyny nie spotkają się w tym sezonie raz jeszcze w wielkim finale Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego na Stadionie Narodowym w Warszawie. To wszystko na to może wskazywać. Naprawdę dwie znakomite drużyny, dwie bardzo wyrównane ekipy, które no, dzisiaj walczyły o zwycięstwo do samego końca. Dzisiaj lepszy był Devils, no ale to sprawia tylko, że wyrównały się szanse. No i po jednym zwycięstwie w tym sezonie mają właśnie i Devils, i Giants. W starcie bezpośrednich, no to na pewno jest tutaj bardzo ciekawa sytuacja. Za chwileczkę będziemy mieli przyznanie nagrody ekipy tego meczu. Będziemy mieli również przyznanie pucharu. Nagrody marszałka województwa dolnośląskiego dla drużyny Devils. Drodzy Państwo, zwycięzca w dzisiejszym meczu drużyna Devils Wrocław i jest puchar budowany przez marszałka województwa dolnośląskiego i już za tydzień, 15 czerwca o godzinie 15 kolejny mecz domowy Giants. Przeciwnicy także muszą stawiać Jastunek. Zapraszamy wszystkich Państwa na to spotkanie. A już teraz dziękujemy zwycięzcom. Dziękujemy również drużynie Giants Wrocław. Było dzisiaj co oglądać. Zapraszamy na kolejne spotkania Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Tutaj naprawdę trzeba być. Nie przegapcie meczu za tydzień, 15 czerwca o 15. Starcie Giants Wrocław z Zagłębiem Steelers. Pojawcie się na tym spotkaniu. Do zobaczenia. Cześć, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mecz komentował Damian Biały, a także Damian Baza, który gdzieś tutaj się zgubił. Dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia na kolejnych meczach. Trzymajcie się.
Prosimy jeszcze służby medyczne, żeby wjechały na płynę. Prosimy jeszcze służby medyczne. Służby medyczne proszone na tor. Także prawie to jest.